Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nerdy, to jest kanał Rzucaj Nie Gadaj i dzisiaj mamy dwóch gości z Błękitnego Klucza, czyli Lamłuka. Cześć. I Szymona. Hej. I zagramy dzisiaj w Omertę, mafijną grę fabularną, ale w uniwersum Nocy Oczyszczenia. Tak, i zapraszam Państwa, Was do oglądania. Przenosimy się do miejsca, w którym gra w tym momencie dyskotekowa muzyka. Jest głośno, jest mnóstwo młodych ludzi, ubranych bardzo skromnie, jak to na imprezę przystało. I wśród tego zgiełku, mimo że znajdujemy się w okolicach Las Vegas, grupa Brytyjczyków, którzy przyjechali tutaj na krótkie zwiedzanie, może trochę, żeby rozluźnić się pomiędzy pracą, na krótkie wakacje. Korzystając z tego, że zbliża się Noc Oczyszczenia, a kiedy zbliża się Noc Oczyszczenia, bilety lotnicze są do Stanów, są przeraźliwie tanie. I właśnie w ten sposób nasza kamera tłumie napotyka jednego z naszych dzisiejszych bohaterów. Jest nim Victor Clark. Co w tym momencie, w tym tłumie robi Victor? Jak wygląda? Victor jest młodym mężczyzną, jak cała ta ekipa, która wybrała się na tę imprezę. Dosyć szczupłym, można wręcz powiedzieć wychudzonym miejscami, patykowatym, który ma roztrzepane, czarne, krótkie włosy. I przyszedł tu, jak zresztą koleżanki i koledzy, dobrze się zabawić. Póki co nie tańczy, tylko gdzieś siedzi przy stoliku, wlewając w siebie całkiem spore ilości kolorowych alkoholi. Myślę, że tutaj jakieś drineczki zielone, żółte, posypane różnymi substancjami się pojawiają w jego dłoniach. Gdzieś tam próbuje zagadywać trochę nieśmiało do kobiet, które się kręcą dookoła. I niekoniecznie zwraca dużo uwagi na swoich przyjaciół i kolegów, z którymi tutaj przyjechał. Zwracasz uwagę i to nawet mimowolnie gdzieś tam w tle naszej kamery łapie się chociażby wasza wspólna znajoma Bridget. W tym momencie tańczy i prawdopodobnie dość dobrze idzie jej podrywanie jakiegoś faceta i jej impreza prawdopodobnie wkrótce przeniesie się w inne miejsce. Resztę sobie dopowiedzcie sami. Ale nasza kamera, krążąc w tym tłumie, zauważa też drugiego z naszych głównych dzisiejszych bohaterów, czyli Adama. Jak wygląda Adam i co on w tym momencie robi na tej imprezie? Adam w kontraście do Wiktora jest dużym, dobrze zbudowanym mężczyzną z kwadratową szczęką, krótko ostrzyżony. W tym momencie myślę, że rozmawia z jakimiś dziewczynami. Jeśli spojrzelibyśmy na niego z daleka, to pewnie zobaczymy go, jak pokazuje i z kontekstu możemy wyciągnąć, że opowiada jakąś historię z ringu, bo jest też zawodowo bokserem. Również młodym, więc tak naprawdę aspirującym 21-letnim. Dobrze się bawi, widać go zdecydowanie bardziej niż Wiktora, który gdzieś tam znika w tłumie, to Adam jest tą osobą, która zwraca uwagę tłumu dookoła. Faktycznie te dziewczyny gdzieś tam się zachwycają, wiesz, dotykają bicepsa i te sprawy, nie? Totalne zaczarowanie w oczach, ten błysk. I gdzieś tam zachwycone faktycznie zwracają na ciebie większą uwagę. Tymczasem Wiktor, siedząc przy barze gdzieś, popijający kolejnego drinka, wiesz co? Myślę, że zauważasz widocznie, że ludzie zaczynają coraz częściej zwracać uwagę na godzinę. Tak jakby co niektórzy
co jakiś czas zerkają na ten zegarek i widzisz, że im więcej czasu mija, im bardziej zbliżamy się do 7 wieczora, wieczorem, tym bardziej ci ludzie zerkają na te zegarki. Widzicie, że oni pilnują tego czasu. Podejrzewam, że nawet może być gdzieś w tym barze włączony telewizor bez dźwięku i tam gdzieś mimowolnie przesuwają się jakieś paski odnośnie kolejnej czystki, już 8, tak notabene, w historii Stanów Zjednoczonych. Więc cały czas ten temat jest gdzieś tam na ustach. Może nawet słyszysz przy barze jakieś rozmowy odnośnie tego, czy zamykają, czy nie zamykają, jakichś przygotowań. To jest cały czas aktywny temat. Ja myślę, że się trochę otrząsam, uświadamiając sobie sytuację. Może ten telewizor przykuł mój wzrok, tak się gapiłem chwilę, tempo, nie słuchając kogoś, kto nawet coś do mnie mówił. Tak wstrząsnąłem głową i zacząłem się rozglądać po parkiecie, po całej sali, szukając Lukasa, Adama i Bridget. Że pierwszą osobą, którą w sumie zobaczysz, będzie Lukas, bo on w tym momencie, wyobraź sobie, nie wiesz, jak on to zrobił, może to jest kwestia jego wrodzonej charyzmy, on w tym momencie na scenie z jakimś zespołem po prostu pogrywa jakieś takie, wiesz, typowo pojedyncze nuty, tak jakby sobie coś pokazywali. Gdzieś tam to troszeczkę nie współgra z tą muzyką, która gra. Nie wiesz do końca, o co chodzi, jak się znalazł w scenie, no ale on jest w tym momencie jakby w centrum twojej uwagi. Jeśli chodzi o godzinę, jest nieco przed 17, za kilka minut będzie 17, więc macie takie 2 godziny, dojazd do lotniska z waszego hotelu, to jest jakieś 30-40 minut. Mhm. Ja myślę, że wychylam drinka, który stał przede mną, do zera na raz. Wstaję gwałtownie, aż chwieję się przez moment, starając się utrzymać równowagę, ale znowu się otrząsam. Idę w kierunku sceny i myślę, że nawet krzyczę: Lukas, zbieramy się! On dalej, wiesz, włosy rozwiane, nie? On gra, on ma gdzieś cały otaczający go świat, on gra jakąś solówkę, a może nawet jakoś z kimś pogrywa. To próbuję się przebić przez ten tłum, rozpycham się i chcę dosłownie jakby wejść na tą scenę, chwycić go za ramię, potrząsnąć. Okej, wiesz co? Myślę, że to będzie idealny moment, żeby przetestować rzucanie i sobie spróbować rzucić. Wydaje mi się, że niekoniecznie to będzie jakiś konkretny ruch, tylko bym to dopasowała po prostu może pod sprawność. Chyba, że masz jakiś ruch z postaci, który były bardziej pasował do sytuacji. Nie, tutaj nic nie mam. Dobra, to rzucimy sobie w takim razie na sprawność. Jakichś modyfikatorów chyba żadnych nie będę miał. Myślę, że na ten moment ci nic nie będę dawała, nic ci nie będę utrudniać. To nie jest sytuacja, w której jakoś bardzo twoje życie jest zagrożone. Co najwyżej mogą cię popchnąć, przewrócić, podeptać. Dobra, to rzucam i przekonamy się. I to jest porażka. To jest porażka, no dobra. To ja myślę, że w tym momencie po prostu odbijasz się od ludzi, którzy gdzieś tam tańczą w rytm i nawet nie dadzą ci wejść na tą scenę tak, jakbyś chciał. Tłum przesunie cię gdzieś tam z dala od sceny, praktycznie już z powrotem do baru, także no nie przebiłeś się po prostu. Nie będziemy tutaj wynosić jakichś nie wiadomo jakich konsekwencji, no bo jednak na razie to jest bezpieczna, cudzysłów, sytuacja. Dobra, to ja myślę, że szybko sobie uświadomiłem, że Lukas jednak otoczony tymi fanami nie jest dobrym celem do zagadywania, więc na pewno będę chciał się rozglądnąć za pozostałymi przyjaciółmi. Wiesz co? Myślę, że to jest moment, w którym zauważysz Bridget, która prowadzi jakiegoś faceta w stronę łazienek. To do niej podbiegam i ją chcę chwycić. Bridget, co ty odwalasz? No, musimy się zbierać.
impreza, no to się bawimy, nie? Sami patrzę mówili, na tego... że on się wreszcie rozluźni, to się rozluźnią. Patrzę na tego faceta, którego pewnie trzyma pod ramię. Ona jest ze mną. On tak patrzy na ciebie, patrzy na nią. Dobra, ja się nie mieszam, mam... To jest tyle łatwych lasek, że znajdę inną. I w tym momencie myślę, że on po prostu dostaje, wiesz, lepę na ryj, nie? Mhm. I w tym momencie gościu gdzieś tam w pierwszym momencie się nabormuszył, ale odszedł po prostu, może nie chcąc sobie robić problemów zaraz przed czystką, cokolwiek. Sorry, Bridget, ale musimy się zbierać. Serio. Późno się robi. Która jest godzina? Ona tak, wiesz, zerka, pewnie, łapie za telefon. Ej, to faktycznie powinniśmy... No, masz rację, no. Nie było to tego warte. Jakbym nie siedział przed telewizorem, też bym się zagapił. Adama jeszcze trzeba znaleźć. Lukas jest na scenie. Na scenie. Dobra. Wiem. Jak on tam gra na scenie, to wrzucę cię na falę, ty się przesuniesz gdzieś bliżej sceny, ściągnij go, ja znajdę Adama. Zrobisz co? No, nigdy nie byłeś na koncercie rockowym, jakby wrzucę cię wyżej. Wiem, że to klimaty może nie te. I cię tłum poniesie do przodu. Ja próbowałem się przebić, tam jest takie zagęszczenie, krzyczą, rozpychają się łokciami. Masakra. No dobra, no ja mogę spróbować, ale ja nie obiecuję, że mi to wyjdzie. Czy ja to tłum załatwi sprawę? Tłum załatwi sprawę. Ja jako mistrz gry nie powinnam rzucać. Więc powiedzmy, że ty rzucisz za mnie, tylko rzuć na sprawność i dostaniesz plus 2 za fakt, że sama w sobie Bridget jest dość wysportowana i podejrzewam, że ogarnie sytuację. Mhm. Dobra, i to nie jest modyfikator do K10, tylko to jest do sumy działania. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Pyk. No, tak. Dobry początek. Dobra, tutaj jest znowu porażka, ale zaraz powiem, jak to się rozwinie. Na razie pomogłeś jej wejść i została częścią fali. Za to ty zauważysz po chwili w tłumie Adama, którego bicepsami zainteresowały się dwie całkiem ładne dziewczyny. Widzisz, że... Druga runda i knockout. Tak, naprawdę, ale super! I tam wiesz... Idę w kierunku Adama, macham z odległości, żeby mnie zauważył. O, Wiktor, chodź do nas. Zbieramy się. Patrzę na zegarek. O kur... przepraszam, drogie panie, ale musimy się ewakuować. Ale ty co, nie zostaniesz na czystkę? Jak to nie zostajesz na czystkę? Zostajecie tu na czystkę? Czemu nie? Nie boicie się, że was ktoś tu zamorduje? To myślisz, że tylko morderstwa? A wiesz, jakie są imprezy w czystkę? Tylko w czystkę są takie imprezy. Brzmi to bardzo kusząco, ale niestety mamy samolot i musimy wrócić do domu. Ruszam w stronę Wiktora. Zostawiasz te dwie panie takie dość niepocieszone. Bridget i Lukas powinni gdzieś być przy scenie. Nie mogłem się do nich przebić. I myślę, że w tym momencie, w którym wskazujesz w stronę Bridget, to widzisz, jak ktoś z tłumu jej nie chwyci, i ona tak, wiesz, spadła trochę, nie? Adam, ty jesteś koksem, weź się tam, przebij do nich, ja zobaczę, będę czekał na zewnątrz. Ja myślę, że w tym momencie wasz przyjaciel Lukas skończył tą solówkę na tej gitarze, odstawia ją gdzieś tam, oddaje. I w tym momencie bardziej się rozgląda po ludziach, nie? To jest ten moment, w którym jeżeli próbujecie zwrócić jego uwagę, to macie dość dużą szansę. Tak, on zauważy, jak będziesz machał. Ja tak samo macham. Nawet krzyczę, Lukas!
No nie wiem, czy ty się przeskrzykujesz przez wciąż grającą muzykę gdzieś tam w tle i tłum ludzi, ale podejrzewam, że on nawet z ruchu warg jest w stanie swoje imię wyczytać, także jak najbardziej gdzieś tam się takuje wam głową, trochę macha ręką, tak jakby się za bardzo nie śpieszył, ale faktycznie z tej sceny zaczyna schodzić. Jak on zaczyna schodzić, to ja będę sobie robił przejście, żeby zabrać też Bridget z tego tłumu, w którym gdzieś tam ludzie się zaczęli pewnie przewracać przez to, że ona spadła z tej fali. Ktoś stracił równowagę, więc pewnie jest tam trochę zamieszania, może będzie łatwiej się przepchać. Przejście! O, zaczynam się przepychać. Przejście! Ona tam, wiesz, wstała się, podnosi... O Jezu, moje plecy! Kto to wymyślił? Wiktor, czyś ciebie pogięło? I... stara się przebić do takiej przestrzeni, gdzie będzie trochę mniej ludzi, bo jednak im bliżej sceny tych ludzi jest więcej. No ja chcę ją zgarnąć, tak powiem, pod ramię. No dobra, dobra, idę już. Jutro nie dość, że będę miała kaca, to jeszcze będę cała obolała, ja to czuję. I jetlag. Pamiętaj, że lecimy spory kawał drogi. No cóż, bywało gorzej. O, ja źle zniosłem w drugą stronę, więc... Wiesz, kto jak kto, ale ty pewnie będziesz mógł sobie pozwolić, żeby nie bić się od razu po powrocie. A ja wracam na zmywak. No ale trening. No, rzek jest. To, że nie mam walk, to nie znaczy, że mogę odpoczywać. Tak. Co się tym chodźmy, miał? Chodźmy, bo Wiktor się zaraz zesra ze strachu, że tu zostaniemy na tą całą czystkę. Nie no, bez przesady. Przecież... Nie no, czasu mamy. Do samolotu jeszcze mamy trochę czasu. Ile? Widzicie, że Wiktor się mocno denerwuje, gdzieś tam się kręci w kółko, gdzieś tam wyciąga jakieś fajki, jakby czekając, żeby tylko mógł zapalić. Widać, że się przejmuje z tą sytuacją. Idziemy do ciebie i ja się rozglądam też, gdzie, co się dzieje z Lukasem. Jest dość charakterystyczny, więc... znaczy, na tyle charakterystyczny, na ile może być metalowiec, czyli jakby to był tłum metalowców, to absolutnie byśmy go nie znaleźli, ale że to raczej nie, bo to są różni wykręceni ludzie, ale myślę, że jakoś tam się odróżnia w tej swojej czarnej skórze i tą czupryną. Znajdujesz go gdzieś tam, zszedł z sceny, podpisał się komuś na jakimś dekolcie i prawdopodobnie kieruje się w waszą stronę. Jeszcze pewnie kiwa do barmana, żeby mu zaserwował drinka. No, co jest? Zjemy się. Dobra, dobra. Chwyta tego drinka, gdzieś tam, wiesz... płaci pewnie momentalnie, to trwa ułamek sekundy, nie? Wychyla tego drinka, odstawia na bar. Dobra, możemy iść. Już bezproblemowy chłopak. Dobra, ja myślę, że wychodzę pierwszy. Przypomnijcie mi, że jeżeli kiedykolwiek Wiktor wpadnie na jakiś pomysł, że mam tworzyć jakąś falę, to mam się nie zgodzić. Lukas najwyraźniej dał kiepski koncert, skoro była słaba fala. I tak szturcham go. Dlaczego się na to zgodziłaś? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Wiesz co, myślę, że zwalę winę na alkohol. Będzie najprościej. Myślę, że tak. I na Wiktora. To zawsze działa. Tak. Wszyscy tak, wierzą, że... Zawsze na mnie wszystko zwalić. Najprościej. Robiłem tak całe dzieciństwo. Zawsze działało. Wiesz, że prowadzisz. Ja za dużo wypiłem. Adam. Ja? No. No dobra. Pakujecie się do samochodu. Co to jest za samochód? Najliście. Za drezynę. Ja myślę, że to jest jakiś taki w miarę basic.
w sumie średniej klasy samochód, nic ponadprzeciętnego, nic bardzo ubogiego, po prostu coś z wypożyczalni, która jest przy samym lotnisku, no najwygodniej. Akurat w tych terminach wszystko jest o dziwo zajebiście tanie, bo prawdopodobnie nie ma tu za dużo turystów. Nie ma turystów, plus zawsze, wiesz, jest szansa, że jak coś jest tańsze na wypożyczeniu, to może wypożyczy się tyle razy, że w razie jak zniszczą to w trakcie czystki, to będzie można kupić nowe, nie? I pakujecie się do tego auta. Podejrzewam, że wracacie jeszcze na chwilę do hotelu po jakieś swoje rzeczy. Myślę, że mogliśmy być nawet gotowi już do drogi, jakby stwierdziliśmy, wszystko, wszystko że... Wszystko w aucie, myślę, że było. Że wszystko dobra. Mieliśmy już spakowane w aucie, wymeldowaliśmy się z hotelu, tak żeby poimprezować do oporu tak naprawdę i później się zawinąć na lotnisko. W razie zbieracie się do tego auta trochę przepakowanego też waszymi bagażami, jakimiś rzeczami. I myślę, że może ty, Adam, zostawiłeś telefon w aucie. Podczas imprezy nie był ci potrzebny, czy cokolwiek. I w tym momencie, w którym do tego auta wsiadasz, zauważasz 40 nieodebranych połączeń. Tak naprawdę od wszystkich po kolei. Od Dwayna, od Madison, od Eriki. Sprawdźcie telefony. Mi się rozładował, pokazuję. Odzwaniam do Eriki. Zaraz podłączę powerbanka jakiegoś tam, grzebię sobie w bagażach. Tak, zaczynasz grzebać w bagażach, pewnie bez większego problemu znajdujesz tego powerbanka. Ty próbujesz odzwaniać, ale po kilku sygnałach włącza się po prostu sekretarka. To następny numer. No jak nie Erika, to Dwayne. Znowu sekretarka. Madison. Znowu sekretarka. Kurwa, to wiedziałem, że nie odbierze. Co jest, Adam? 40 nieodebranych połączeń. Coś się mogło stać. Pewnie się niecierpliwią, że nas jeszcze nie ma. Jedźmy. Jedźmy. Wiecie, Adam w takim razie prowadzi, skoro tak wybraliście. Podejrzewam, że przekazujecie sobie informację, że wszyscy w sumie macie na telefonach nieodebrane połączenia od tej trójki, więc intensywnie próbowali się do was przez jakiś czas dodzwonić. I gdzieś w radiu słyszycie jakiś ostatni podcast, nie wiem, czy można to tak nazwać, program radiowy, w którym mówią o tym, że już za niecałe 2 godziny rozpoczyna się doroczna czystka, a w niej każde przestępstwo, włączając w to morderstwo, jest dozwolone. Standardowa rozmowa na temat tego, czy to jest dobre, czy złe, przerzucanie się jakimiś badaniami, że niby po czystce zmniejszyła się przestępczość. I wśród tego w aucie troszeczkę coraz bardziej denerwujące się, no bo jednak zostaje coraz mniej czasu. I w pewnym momencie, gdy jesteście może w połowie drogi, tak jakby wrócił zasięg, ciężko powiedzieć, i znowu pojawia się połączenie. Powiedzmy, że nawet na telefonie Adama. Odbieram. Wrzucam jakiś głośno mówiący, poprowadzę. Słyszysz głos Eriki, która widocznie jest spanikowana. Odwołali wszystkie loty. Wszystkie! Ostatnie 2. Patrzę na Wiktora, który pewnie siedzi obok. Z przodu. Widzisz, że blednę i zaciskam zęby mocno. Jedziemy do was. Wiesz, najgorsze jest to, że nie chce tu przyjechać żadna taksówka. Nikt. My jedziemy.
Masz internet? Spróbuj poszukać czegoś. Może da się coś wynająć, jakieś bezpieczne miejsce. Chętnie coś na czystkę. Zresztą staćcie na to! Kurwa, Adam, czy ty, trochę... czy ty pierdzielisz? Zgarniamy Erikę i jedziemy autem na granicę. Na jaką granicę? Za Stany, byleby za Stany. Chcesz stąd jechać do Kanady, czy kurwa do Meksyku? Już patrzę, gdzie jest bliżej. Otwieram mapy i tak w panikę przeklikam to wszystko. Kurwa, musimy być w środku Stanów. Jesteście w środku Stanów, no siłą rzeczy, nie? Jesteście w okolicach Las Vegas, więc bliżej jest do Meksyku, no ale co? To nie zmienia faktu, że to wciąż nie jest blisko, nie? To jedziemy jak już będziemy po sprawie. Serio. Nie, będzie pusto na drogach. Ciśniemy na południe. Oczywiście zgarniamy Erikę najpierw. Najpierw po Erikę i resztę. Nie martw się, Erika, jedziemy. Jeszcze krzyknąłem tak w emocjach. Okej. Okay. Myślę, że telefon się po chwili rozłącza. I zostajecie w aucie bez kontaktu na razie z nimi. Tak jakby znowu sygnał padł. Tak jakby ona znowu straciła sygnał, nie? Tak to... Tak się to wydaje, bo tak jakby ją nawet trochę urwało. Kurwa mać. I podejrzewam, że w tym momencie nawet trochę przyspieszacie. Drogi z miasta są nawet całkiem przejezdne. Raczej ludzie już się pochowali w domach na tym etapie. Jeszcze pojedyncze jakieś auta, gdzieś tam ludzie, którzy wracają z pracy, osoby, które faktycznie chcą gdzieś się zaszyć, gdzieś wyjechać. Ale możecie porównać, że kiedy tu przyjeżdżaliście tego dnia, korki były dużo większe o podobnej godzinie, no nie? Więc teraz jest prawie, że pusto. Podejrzewam, że Bridget w pewnym momencie wychyla się, bo pewnie siedziała z tyłu i zaczyna przerzucać kanały, żeby nie było żadnych wiadomości, bo sama też zaczyna się denerwować. Jakieś nie wylecimy, pomysły? Tak? Macie lepszy plan niż mój? No ale co chcę? Nie wiem. Mija was auto. Auto, które jest ozdobione, jakby praktycznie wyjechało z Mad Maxa. W środku siedzą ludzie w kolorowych maskach świecących, które by mogły świecić, gdyby zostały tylko zapalone. Nie trzeba wam dużo czasu, żeby domyśleć się, że oni zamierzają najlepsze świętować czystkę, ale tylko mijają was gdzieś tam z tymi martwymi uśmiechami na tych swoich maskach, gdzieś tam zerkają na was. W tym momencie nie są dla was zagrożeniem, bo do czystki zostało jeszcze dużo czasu. Ale kiedy jedziecie jeszcze, bo ja wiem, 5 minut, 6, nagle na drodze widzicie jakieś blokady, bariery. Tak jakby ktoś zostawił po prostu coś, żeby przebić opony. I teraz będę chciała rzut od naszego kierowcy, jak on na to zareaguje. Czy zdoła to ominąć, czy niekoniecznie. A na co by to był rzut? Jakiś ruch to będzie? Jakaś sprawność, myślę, może zmysły na spostrzegawczość. Zmysły. Jak szybko zdołasz zareagować, nie? W takim wypadku. Psychikę? Znaczy nie, albo... Nie, no myślę, że w tym wypadku... Albo zmysły, albo sprawność, nie? Czy to fizycznie podchodzisz, czy bardziej... Zdecydowanie sprawność. To przez lata treningów po prostu odruchy są wyuczone. Jak jest zagrożenie, to trzeba zrobić unik, więc szybki manewr kierownicą.
szybkim manewrem kierownicą. Zobaczymy, jak ten manewr pójdzie. Czy ja sobie czymś mogę pomóc? Setki godzin spędzonych na siłowni, strzelnicy i w salach różnych sztuk walki musiały zaprocentować. W sytuacjach wymagających szczególnie dużych umiejętności bojowych lub kaskaderskich możesz wykorzystać ten ruch zamiast zwyczajnego testu plus sprawność. Czy to jakby jakieś kaskaderskie ruchy się tutaj wliczają w kierowanie? Mogę to zaliczyć. Myślę, że jak najbardziej możemy się. Ale to mi daje tylko benefity przy... efektowe, no. Efektowe. Wiesz co, ja bym tutaj ci dała też jakiś modyfikator plus 2 może. Plus 2. Do tylko sumy działania. Do sumy działania, tak. Dobra. I modyfikator do K10 minus 10, rozumiem. Nie, do K10 nie masz modyfikatora. Mamy częściowy sukces, dobrze. Więc ja myślę, że jak najbardziej udaje ci się na tyle wymanewrować tym autem, że jakby zjeżdżasz gdzieś tam na pobocze, przejeżdżasz dalej, lekko gdzieś tam obijasz się, zjeżdżasz znowu z drugiej strony trochę na bok, ale głównym uszczerbkiem dla auta w tym momencie jest właśnie to, że jechałeś gdzieś tam poboczem. I myślę, że na skutek tego wyminięcia i na skutek tego szybkiego manewru słyszycie tylko, jak coś pod silnikiem, pod maską jakby strzela, uderza, cokolwiek. I widzicie tylko dym, który gdzieś tam się ulatnia, może para wodna pod maski i auto po prostu staje. Ale wy nie wylądowaliście w rowie, czy auto nie jest całkowicie nieużyteczne, nie? Coś? Mać, zawsze wiedziałem, że Amerykanie to świry. Wysiadam i nie wiem jeszcze, co robię, ale na razie gwałtownie wysiadam. Zdenerwowany. Ja też wysiadam i od razu idę jakby w stronę maski, żeby otworzyć ją, zobaczyć, co się stało. Okej, to ja myślę, że pierwszą reakcją Bridget na to, że auto stoi, to w pierwszym momencie ma takie, co się właśnie stało, wielkie, szerokie oczy, a później ma taki atak, że musi z siebie wyrzucić wszystkie emocje i zaczyna napierdalać w fotel, nie? Jeżeli siedziała tam za Adamem, to Adam zdążył wysiąść i jego fotel został po prostu pobity, nie? Biedny fotel. Ale ona musiała z siebie po prostu to wyrzucić i chyba jej się udało, bo się trochę uspokoiła. A myślę, że dotychczas trochę przysypiający na tylnym fotelu Lukas tak podniósł trochę głowę, miał takie, co się kurwa odjebało. I potrzebuje chwili, żeby zdać sobie sprawę, że właśnie stanęliście, nie? I coś jest nie tak z autem. A tam podchodzi do Wiktora. To pewnie ja się niespecjalnie znam, więc Adam wymienia jakąś część auta losową, którą po prostu kiedyś słyszał. To pewnie gaźnik albo świeca. Na pewno. Otwiera tam maskę, odsuwa trochę Wiktora i patrzy tam do środka, co się dzieje pod maską. Czy on by powiedział to samo? On by powiedział to samo, nawet jakby to była pęknięta opona, to jest pewny, że to... Ja zaciskam zęby, widzę, że wkurw mnie bierze, ale no... Daję Adamowi otworzyć tą maskę, żebym też mógł spojrzeć. Oglądacie się, no... Cóż, no... Na razie nie pojedziecie. Samochód na pewno wymaga chwili naprawy co najmniej. Ale myślę, że Wiktor, jak bardzo na autach się znasz? Coś tam wiesz? Ja byłem taksówkarzem, sobie dorabiałem przez pewien czas w Anglii, więc coś tam kojarzę. Dobrze, to skoro coś tam kojarzysz, to myślę, że jesteś w stanie to naprawić. Ty widzisz, że to będzie wymagało tam trochę czasu. Chwilę musisz nad tym przysiąść, ale jesteś w stanie to naprawić. Jak ci się Adam nie będzie wpierdzielał, to naprawisz.
Ja jeszcze patrzę w telefon na czas i chcę oszacować, czy w ogóle jest realna szansa, żeby na piechotę dotrzeć do lotniska, tam gdzie jest Erika. Wiesz co, większą połowę drogi tak na dobrą sprawę przejechaliście już. Myślę, że zostało 1,5 godziny do czystki. Może trochę mniej niż 1,5 godziny. A lotnisko jest jakieś 6 km stąd, 7. Także jakbyś się uparł, jesteś w stanie tam dojść, tylko że będzie wrócić, nie? Adam, ja to naprawię, ale 1,5 godziny potrzebuję. Albo czekacie, albo lećcie po Erikę. Wiem, co robię. To jakby... Adam, kurwa, ogarnę to. Opanuj się. Mam taką wadę, która się nazywa przemądrzały. Sobie znajdę. Kiedy ktoś inny słusznie przekonuje cię do tego, że nie masz racji, podnieś stopień trudności testów społecznych od 2 lub przyjmij jego argumenty do wiadomości i podnieś swój stres o 1. Będziesz próbował go przekonać, no to... że ty wiesz lepiej? Wiktora? No, Wiktora. Nie, ja go nie przekonuję. Ja po prostu wiem, że wiem lepiej. Nie muszę go przekonywać. Przecież to on musi mnie przekonać, żebym ja mu zrobił miejsce. Adam, to nie jest żaden gaźnik, to nie jest żadna świeca. Przypuszczalnie nam pęgł wąż od chłodnicy po prostu iść. To jest do ogarnięcia. Nawet wodą można uzupełnić, jak nam wyciekł płyn. Ogarnij się, trzeba pomyśleć, co z resztą. Jaką resztą? No, Eriką przede wszystkim. Dobrze wiesz, że myślę o niej wystarczająco dużo. Czy teraz naszło cię na romantyczne rozmowy? Jak myślisz o niej dużo, to leć po nią, albo nie wchodź mi w drogę. Macie. Panowie, ale czy wy jesteście na tyle... Czy wy jesteście na tyle głupi, że chcecie się jeszcze teraz rozdzielać bardziej? Zróbmy może od razu 5 grup. To na pewno wszyscy będą bardziej bezpieczni. To nie nasza wina, tylko my, Madison akurat, że się rozdzieliliśmy. Nie, nie dyskutuj wino w ogóle. To nie ma sensu. Jakby ja podchodzę ona i... Ona jest... wyszła z samochodu, tak? Tak, Bridget wyszła z samochodu i się z wami zaczęła kłócić. Nie, to w ogóle nie ma czasu teraz na to. No to jak jesteście tacy mądrzy, to naprawcie. Ja myślę, że to pasuje, żeby sobie zaznaczyć pierwszy stresik. Bo to był, tak, jeden stresu. Ja sobie podnoszę, odsuwam się od tego, mówię, pana prawda. Dobra, ja sam się pochylam od razu i zaczynam grzebać przy tych zaworach. Spróbuj do Eriki zadzwonić. Reszty. Dzwonię. Znowu tak jakby użytkownik był niedostępny, nie? Totalnie. Znowu nie odbierają. Nie ma. Ja mam zasięg. To chyba ona nie ma. Wiecie co? Myślę, że w tym momencie w waszą stronę jedzie jakieś kolejne auto. Tym razem zwykłe, nie wyróżniające się w taki sposób jak to poprzednie. Zwykłe jakieś takie rodzinne autko. Od lotniska czy w stronę lotniska? W stronę lotniska. To ja wychodzę i macham, żeby się zatrzymali kciukiem. Pokazuję na auto, pokazuję na Bridget, która jest spanikowana, bo wygląda najbardziej przyjaźnie z całej naszej trójki. Pokazujesz, żeby się zatrzymali. Mhm. Tak jakby na stopa. To ja myślę, że to, co się dzieje, to to, że oni skupieni na tobie wjeżdżają w te
blokady w te gwoździe, bo ty do nich machasz jakby na stopa, nie? Więc oni się skupili totalnie na tobie, kierowca się skupił totalnie na tobie. I tak ładnie... my byliśmy za tymi gwoździami przecież. No byliście za tymi gwoździami, ale ile za tymi gwoździami byliście? No dobrze, no to... Wiesz co, no rzućmy, zobaczmy jak im to wyjdzie. Ja rzucę, ukradnę komuś ze statystyk, zobaczmy. Oboje macie 12 sprawności. Dobra, na zmysły rzucę od któregoś z was. Wiesz co, ja troszkę może się skorykuję delikatnie i nam ułatwię sytuację, bo tak jak ty mówiłaś, nie powinnaś rzucać w tym systemie, bo... Jeśli ja bym miał świadomość, że to jest na tyle blisko i na tyle to jest niebezpieczne, jakbym to widział, to ja bym im próbował pokazać, żeby się zatrzymali, nie? Że jakby, żeby się zatrzymać ich przed tym i przetestować na przykład jakąś charyzmę. Jestem za. Dobra, to ja sobie rzucę w takim razie. Mam jeden charyzmy i chyba nic, co by mi mogło też pomóc tutaj, więc... Po prostu sobie rzucę. Jakiś modyfikator? Czy modyfikator faktu, że zbliża się czystka, byłby na twój plus czy na twój minus, wiesz? Jest przed. Jest przed czystką i ktoś ci się każe zatrzymać. No dobra, zależy, powiedzmy, że niech będzie plus jeden. Afera! Dobra, wiesz co, to zdecydowanie to, co się dzieje, bo w przypadku afery, no to jest wyjątkowa porażka lub wyjątkowy sukces. W tym wypadku mam wyjątkową porażkę, więc ja myślę, że jak najbardziej te opony się przebijają, i to auto tak pięknie jakby, wiesz, wężykiem sobie zawinie i gdzieś tam się zatrzyma niedaleko was. Z zewnątrz po chwili wysiądzie taki grubszy mężczyzna, który otworzy drzwi i ze wściekłością w oczach zaczyna się wydzierać. Co do kurwy nędzy? Czy wy nie wiecie, co robicie? To tak nie można, czystka się jeszcze nie zaczęła! Normalnych ludzi tak straszyć! Przecież próbowałem ci powiedzieć, żebyś się zatrzymał. Jak próbowałeś mi powiedzieć, żebym się zatrzymał? Tak, żeś mi powiedział, żebyś się zatrzymał, że widzisz, rozproszyłeś mnie i nie zauważyłem, no. No tak, pan chciałeś przyspieszyć pewnie i ominąć, żeby nie pomóc oczywiście, tak. Tak to jest w tej Ameryce. No, jeszcze ten sztuczny ziemniaka wyjmij z tej mordy, no. Z tym sztucznym akcentem. Odchodzę od nich, nie? Ja nie gadam z nim więcej. Ja to pierdolę, nie chcę radzić. Adam. Tak, kiwam do ciebie. Co? My mamy zepsuty silnik, on ma zepsute opony. Co chcesz, kurwa, przełożyć silnik do jego samochodu? Nie, opony ja wiem, od nas do niego. Jestem silny, ale nie aż tak. No. Nie, opony. Opony. Jak zrobisz to szybciej niż nas, naprawisz nasz? Pewnie nie. Podobnie, w sumie. To bez sensu. Dobra, masz rację. Grzebię dalej, tam stukam kluczem, coś tam odkręcam. Że gościu jest wściekły, zaczyna wydzwaniać telefonem i ewidentnie dzwoni po jakichś służbach typu holownik i tak dalej, ale wiadomo jak to działa w tym momencie. Nikt się nie podejmie tego tak krótko przed czystką, więc po prostu wybiera kolejne numery i jest coraz bardziej wkurwiony. Przede wszystkim patrzy z wrogością na Adama tak spod byka, no nie? Ja też się panie, na niego patrzę. Spod byka. Panie, jak naprawimy auto, to gdzie pan miał jechać? A nie widać, gdzie ja mogłem tu jechać na tym zadupiu? No na lotnisko jechałem, a gdzie? Samoloty już nie lecą. Jak kurwa nie lecą? Jeszcze dwa powinny być dzisiaj. Odwołali. To odwołali. Nie mogli tak sobie przez czystką odwołać samolotów. I
To nie korytarz. Nie tak mówisz, że patrzy na Adama. To nie ja nie wiem, jak mam z nim rozmawiać. To nie korepetycje z matematyki, żeby je na ostatnią chwilę odwoływać. To poważne, to życie ludzkie się tyczy. To tylko była dobra rada. A wy co, żeście przyjechali na czystkę, to pewnie czekacie tylko, żeby mnie zamordować do siódmej. Widzisz, tak to jest właśnie z tymi tutejszymi. Gdybym chciał cię zamordować, to już byś nie żył. A jak ktoś by zapytał, to bym po prostu powiedział, że zabiłem cię po czystce. To mi na charyzmę. Do zastraszania nie mam niczego. Niech będzie. Modyfikatory? Brak. Brak. Okej, okay, wysyłamy. Wysyłamy. Częściowy sukces. Częściowy sukces. Ja myślę, że gościu w pewnym momencie zerka w stronę auta. Już chce otworzyć. Otwiera drzwi, tak jakby chciał coś wyjąć. Ale w pewnym momencie macha jakby na ciebie ręką i znowu wybiera jakieś numery w telefonie, próbując się gdzieś dodzwonić. On jest sam, czy ktoś z nim jeszcze jest? On jest sam. Okej. Okay. On jechał jakimś takim w miarę rodzinnym SUV-em. ale jest sam. Ja cały czas tak grzebię w silniku, żeby naprawić auto. Wiesz co, myślę, że na tym etapie już jesteś bliżej niż dalej z naprawą tego. Ja bym chciała jeszcze od ciebie taki jakiś drobny rzucik na to, jak sprawnie ci to pójdzie. Nie tak, że ci to nie pójdzie, ale jak sprawnie ci to pójdzie. Spoko. Czy to będzie sprawność, czy rozum? A jak myślisz? Wolałbym sprawność. Wolałbym sprawność. Jak to robisz, nie? Myślę, że to wymaga po prostu krzepy i zręczności, żeby operować w tych kablach, bo jakąś tam podstawową wiedzę mam o tym, co się stało, więc to bardziej kwestia przykręcić coś mocno albo odkręcić, żeby naprawić właśnie auto. Dobrze. Sugerowałbym tutaj sprawność. Dobrze. Dolewasz. Modyfikator? Nie, dobra. Afera. Nie, lecisz na grubo, nie krępuj się. Lecę na grubo, ja myślę, że słyszysz jakiś taki trzask. W pewnym momencie czujesz, że rozwaliłeś jakąś część. Nie wiem, co wylatuje, jakiś płyn wylatuje. Powiedzmy, tak żebyś nie mógł dalej jechać, olej. Generalnie zrobiłeś aferę. Definitywnie zrobiłeś aferę. Definitywnie coś trzasnęło. I definitywnie coś zepsułeś tam pod tym silnikiem. Jak ma być afera, to niech to auto się może zapali po prostu. Ja myślę, że to musi być aż tak intensywna afera. Wystarczy, że rozwalił, nie? Okay. Generalnie mógł to na luzie naprawić, a rozwalił dość poważnie. Ja przeklinam, zdecydowanie rzucam ten klucz, który trzymałem w ręce, w ziemię ze złością. Nie pojedziemy. Myślę, że Bridget, która stała tak oparta o to auto i patrzyła na tego gościa, co on odpierdala, w tym momencie patrzy na ciebie, patrzy na ten klucz. Co jest? Ewidentnie zrobiła się blada. Coś strzeliła uszczelka kolejna. Teraz już tracimy olej. Jaka uszczelka, co? Od przewodu. Mniejsza. Nie naprawisz tego już, prawda? Nie. Mam dosyć. Ja myślę, że siadam na ziemi. Jakby... Głowę opieram o ręce. Jakby tak stukam się. Myśl.
Ale widać, że jestem już w mega stresie. Ja w takim wypadku podchodzę, podejrzewam, że Lukas dalej siedzi w samochodzie w środku, jakby nie wiem, co robi, jeśli tak. To siedzi to dalej podchodzę. W aucie. On za bardzo nie chciał wychodzić. W momencie, w którym tam gdzieś tam wchodzisz, czy podchodzisz, to gdzieś tam uniesie głowę w twoim kierunku. Ja się opieram się tam o okno i mówię: daj skręta. Myślałem, że już nie zapytasz. I taki szczęśliwy, wiesz, otwiera swój plecak, wyjmuje co trzeba, podaje ci. Że to możemy retrospektywnie dodać jakiś taki aspekt naszej relacji, że kiedyś jak byliśmy dzieciakami gdzieś tam w szkole wyższej, w liceum, to gdzieś tam dużo popalaliśmy razem, ale potem jak wszedł sport w życia, no to Adam już od bardzo dawna nie brał nic mocniejszego niż alkohol, więc odpala, podaje, oddaje Lukasowi, jak troszkę wciągnie. Ja się podnoszę na równe nogi, ja się rozglądam, czy jest stojące jakieś auto, gdziekolwiek. Auto tego gościa, nie? Okej. Okay. Nic więcej na horyzoncie nie widać? Na ten moment nie. Okej. Okay. A do wszystkich została godzina. 60 minut. Opony? Koła? Mhm. Całe koła? Pogadasz z nim? Bo ja mu po prostu przypierdolę i pojedziemy bez niego. To możesz to od razu zrobić. Jesteś pewny? Mamy wyjście? To możesz pójść spróbować z nim pogadać. Może nam pomoże. Dodatkowe ręce. Dobra. Odwracam się i idę do tego faceta. Do kolesia, który widzisz, że już jest naprawdę poddenerwowany. Może nawet widzisz, że w telefonie wyszukuje numery działających podczas czystki jakichś firm czy czegokolwiek. Oczywiście za dużo nie znajduje. Spogląda na ciebie, mierzy cię wzrokiem, patrzy gdzieś tam w tle na Adama, tak podejrzliwie. Macie jakiś problem? Tak, zdecydowanie. Pan też ma problem. My mamy zepsuty silnik, pan ma zepsute opony. Przepniemy koła i pojedziemy razem na lotnisko. No dobra, ale... Dobra, co mi tam szkodzi, nie? Lepiej mieć... Bierz pan lewarek, ja odpinam nasze i teraz to przemontujemy. No dobra. Adam, ruszcie, Lukas, ty też. My już idziemy. Bridget patrzy na ciebie z takim morderczym spojrzeniem, nie? Poziom taki, dlaczego mnie nie zawołałeś? Ja coś też mogłam pomóc. Bridget, tak widzę ten wzrok... Przerzucaj bagaże do drugiego auta. Ona wzdycha, ale to robi jakby troszeczkę też ze względu na okoliczności. Może nawet nie zamierza się kłócić w tej sytuacji już. Jak idzie w stronę auta, gdzie jeszcze przez moment byli Lukas z Adamem, to od Adama dostaje skręta. Skręta. Do zapalenia. Ona tak spogląda na to. Gorzej już nie będzie. Ja chyba nie chcę być na haju w trakcie czystki. Chyba to nie jest dobry pomysł. Okej. Okay. Fair enough. Więc jakby ja tam się wychylam z auta. Nie będziemy na żadnej czystce. Damy radę.
Wiesz co, nie chcę ci psuć humoru, ale została godzina. Będziemy bezpieczni, bał się, będziemy jechać. Ona tak, kto mu powie? No ale przerzuca te bagaże. Wy zaczynacie zmieniać te koła. Mija kilka dłuższych chwil. W radiu zaczyna się ogłoszenie o tym, że już za chwilę zaczyna się czystka. I myślę, że silnik odpala po tym, jak zmieniliście koła, po tym, jak przerzuciliście bagaże, gdy na zegarze prawie, że dobija siódma. Zostało kilka minut, tak naprawdę. I wtedy wszędzie tak naprawdę rozbrzmiewają, wdruszacie na dobre, wszędzie tak naprawdę rozbrzmiewają syreny alarmowe. Ten charakterystyczny alarm, który tutejsi słyszą co roku. Wy na żywo słyszycie go pierwszy raz. I ogłoszenie przede wszystkim o tym, że przez najbliższe 12 godzin dozwolone jest każde przestępstwo, łącznie z morderstwem oraz użycie każdej klasy broni czwartej i niższej. A policja, straż pożarna i pogotowie będą niedostępne do godziny 7 kolejnego dnia. Do momentu zakończenia czystki. I myślę, że tutaj sobie zrobimy krótką przerwę i zaraz przejdziemy dalej do naszej przygody. Wracamy do świata gry i wracamy do tego, co właśnie się dzieje, bo siedząc w aucie rozbrzmiewa dźwięk alarmu. Myślę, że w tym momencie, skoro wszyscy planowaliście jechać na lotnisko, to na samym w samym samochodzie prowadzi jego właściciel. W końcu koła są, tylko nie jego. Myślę, że gość wam się przedstawił jako Richard. Ale nie jest skory do rozmowy. Po jego minie widać, że w ogóle nie jest zadowolony z całej sytuacji, ale nie komentuje tego za bardzo. Sama wasza podróż nie jest długa, bo już wam niewiele brakowało tak naprawdę do tego, żeby dojechać na to lotnisko nieszczęsne. Z tym, że telefon tym razem Wiktora z kontaktem, który się wyświetla, Madison, dzwoni kilka minut tak naprawdę po rozpoczęciu czystki. Odbieram. Halo? Słyszysz krzyki. Słyszysz strzały, ale nie słyszysz ani głosu Madison, ani nikogo ze znajomych. Tak jakby strzały, krzyki, tak jakby wybrała numer, ale z jakiegoś powodu się już nie odezwała, nie? No myślę, że też wrzuciłem na głośnik od razu. Jak tylko odebrałem, myślę, że krzyczę dosłownie do słuchawki. Madison, halo! Co się dzieje? Przyjechali, zaczęli strzelać. Cały czas jest takie jakby przerywanie. Cały czas w tle gdzieś są jakieś krzyki, strzały. Generalnie słychać, że tam jest więcej ludzi. Ale niewiele więcej jesteś w stanie zrozumieć. Nawet jeżeli coś jeszcze mówiła, to było to na tyle niezrozumiałe, że po prostu nie byłeś w stanie stwierdzić, co tam się stało. Mężczyzna, gdy słyszy to, co się dzieje u ciebie w telefonie, to widocznie przyspiesza. I myślę, że tym sposobem szybciej dojeżdżacie gdzieś tam w pobliże lotniska. Lotniska, z którego już nic tego wieczoru, ani tej nocy nie wystartuje.
Ale widocznie jest tam trochę ludzi. Widać jakieś auta zaparkowane przed samym lotniskiem. Widać na pewno na takich monitorach przed lotniskiem, na których normalnie wyświetlają się jakieś odloty. Teraz widać po prostu ostrzeżenie o czystce i zegar na samym ekranie. I na samym lotnisku widzicie, że jest poruszenie. Ludzie wybiegają ze środka, ktoś gdzieś wsiada do jakiegoś auta. Generalnie bardzo dużo się dzieje, gdy podjeżdżacie. Mężczyzna, który prowadzi, nie za bardzo się przejmuje tym, jakby wysiada z auta i wybiega po prostu. Wybiega tam do tego, na to lotnisko Richard. Momentalnie. Richard, tak. Richard. Próbuję go wołać. Tam jest moja żona i dziecko! I biegnie dalej. Masz jakąś broń? Myślę, że on nawet wybiegając chwycił jakiś pistolet z schowka przy siedzeniu kierowcy. Ale nie wydaje się, żeby miał coś więcej, nie? Trzeba znaleźć resztę. Ja chcę biec za Richardem, tylko że nie chcę biec za nim sam, tylko żeby wszyscy się zebrali. Też. Znaczy ja myślę, że wszyscy wysiadacie. Jakby to jest na tyle dramatyczna sytuacja i sytuacja, w której jakby potrzebujecie być razem, że podejrzewam, że wszyscy wysiadają i wszyscy gdzieś tam zbierają się do tego, żeby wyjść. Adam, na spokojnie. Nie. To trzeba robić na spokojnie, jakieś tylne wejście. Po cichu. Cały czas padają strzały. Jakby tam cały czas wrze, nie? Jakby w środku. Próbuję nas uspokajać, to ja go jeszcze jakoś tak ściągam, żeby niżej przykucnął, żeby nie jakoś zbłąkana kula go nie trafiła. Ja grzebię w bagażu i staram się wyjąć coś, co możemy mieć, nie wiem. Jakieś narzędzia, jakiś klucz. Czy jakąkolwiek coś, co może służyć jako broń. Podejrzewam, że najprędzej z takich rzeczy, które mogą służyć jako broń, to będą rzeczy do naprawy auta, jakieś takie podstawowe narzędzia, jakaś gaśnica i tak dalej. Ja biorę gaśnicę. Bo jeszcze zrobić szczerze, z bronią byście nie przylecieli przez bramkę po prostu, nie? Ja Bridget daję jakiś klucz, francuski może był gdzieś tam w aucie. Sam biorę, nie wiem, jakiś lewarek, jakiś, nie wiem, obrotowy klucz może też. Myślę, że Lukas to komentuje, trochę próbując żartować w tej sytuacji, że mógł wziąć gitarę, zawsze mógł kogoś uderzyć gitarą, ale podejrzewam, że zdaję sobie sprawę, jak bardzo nie na miejscu jest ten jego komentarz, więc bierze, nie wiem, jakiś młotek czy cokolwiek, nie? I tak wyposażeni. Podejrzewam, że chcecie wejść. Idziemy za Richardem. Idziecie za Richardem. Próbuj zadzwonić. Wiktor. Ja się trzymam bardziej z tyłu. Ewidentnie widać, że nie chcę iść przodem. I próbuję faktycznie wybrać numer. Już nawet nie Madison, tylko bardziej Eriki albo Dwayna. Dobra. Myślę, no to wybierasz numer Eriki czy Dwayna? Eriki, oczywiście. To myślę, że jest kilka sygnałów, ale nie odbiera. To Dwayne. Okej, myślę, że odbiera... No właśnie, czy on w tej sytuacji odbierze? Myślę, że w tym momencie akurat może odebrać. Odbiera po prostu. Nie jest to dla niego najlepsza sytuacja, odbiera. Gdzie wy jesteście? Dwayne, gdzie jesteście? Gdzie ty jesteś? Na zewnątrz lotniska, idziemy po was. Gdzie jesteście dokładnie? Erika pobiegła i zamknęła się w łazience damskiej na dole. Generalnie Madison jest z tobą? Była chwilę temu... Jest tu tyle ludzi! Strzelają i... Ukryjcie się gdzieś. Znajdziemy was. A myślisz, że co robię? Jak będzie wolna droga, to wybiegnijcie na zewnątrz.
Jest takie auto, opisuje kolor, markę auta Richarda. Nie nasze, ale jest. Biegnijcie do niego. Dobra, dobra. Uważajcie. Erika, łazienka dolna, tak? Dolna łazienka. Damska. Rozłączam się. Stąd w łazience na dole. Ja mam z Madisonem Dwayne'em ujemne relacje, więc myślę, że sobie przypominam tą kłótnię, która była między nami, jak Madison właśnie się upierała, że już dość imprez trzeba się rozdzielić, trzeba się zawijać. Trochę rozumiem, że miała trochę racji, ale mimo wszystko ten żal troszeczkę pozostał we mnie, który teraz się uwydatnia. Ja Dwayne'owi bym jeszcze mógł jakoś pomóc, jeśli da radę, ale jeśli chodzi o Madison, to absolutnie nie będę się upierał, żeby jej szukać czy coś. Rozumiem. W takim razie w momencie, w którym wkraczacie na teren lotniska, tak jak mówiłam, tutaj padają strzały, tutaj jest totalny rozgardiasz, ludzie biegają, ludzie krzyczą. Jedna osoba atakuje drugą, gdzieś tam ta jest powalona, no to tamta druga próbuje sobie z nią poradzić. Wtedy ktoś myśli, że ta, która się broni, wcale nie się nie broni, tylko atakuje, więc atakuje tą broniącą się. Jest totalny rozgardiasz. Ciężko jest tak naprawdę ominąć jakąś walkę, także tutaj bym chciała na pewno od was jakąś sprawność, coś takiego, jak wam pójdzie, przedarcie się przez tą totalną... Ja idę przodem, jeśli ktoś mi staje na drodze i go nie znam, to kasuję, jakby jak najszybciej go eliminuję z drogi, ale tak, żeby go minąć, nie staram się nie wdawać w jakąś bezpośrednią bójkę czy szarpaninę, tylko kogoś odepchnąć, przepchnąć albo po prostu dać w ryja najlepiej, jak najmocniej, jak najszybciej. Okej, to byłby rzut w takim wypadku grupowy, powiedzmy. I zawsze rzuca najsłabsze ogniwo, więc nie wiem, oboje macie dwójkę na sprawność, więc musicie sami uzgodnić, kto jest słabszy. No, Adam niech rzuca. Słabszy? Zawsze w momencie, w którym mamy rzut grupowy, rzuca najsłabsza osoba. I od niej zależy... Ja jestem słabszy od Adama. Od niej zależy, czy się uda całości, czy nie. Tak, ja mam jeszcze berserka w tej na takie sytuacje, więc mam plus... Plus 4 chyba w sumie, no bo plus 2 ze sprawnością i berserk plus 2. Dobra, no to ja będę rzucał w takim razie. Chyba, że chcecie każdy osobno, zobaczymy, jak komu pójdzie. Uznajemy, że w razie potrzeby po prostu się rozdzielicie. Czy jeśli chodzi o grupowe, to możesz rzucać ty pierwszy i zobaczymy, co się tam wydarzy. Może potem trzeba będzie ratować sytuację. Modyfikatory jakieś? Wiesz co, przede wszystkim poruszacie się pewnie w tej czteroosobowej grupie, więc ja bym ci dała plus 2, nie? No bo powiedzmy sobie szczerze, jesteście gdzieś tam zwartą grupą, nawet jeżeli nie macie w tym momencie broni palnej, to gdzieś tam siebie osłaniacie wzajemnie przed jakimiś szalejącymi ludźmi. To jest sukces. I mamy pierwszy sukces na sesji. Mamy pierwszy sukces na sesji. I tak, jesteście super, tak było. Więc przedzieracie się generalnie pomiędzy ludźmi, pomiędzy tymi, którzy gdzieś tam próbują ratować swoich bliskich. Pewnie gdzieś tam widzicie jakąś kobietę, która przyciska ranę, bo ewidentnie się wykrwawia w tym momencie, ale w tym momencie nie jesteście nawet w stanie pomóc jej w tym harmidrze, nie? No bo jest tutaj po prostu za dużo różnych rzeczy, które dzieją się w tym samym czasie. I kiedy docieracie w okolice tej wspomnianej łazienki, to w sumie przed nią zauważycie Madison, która zdecydowanie nie jest w swoim świecie i widzicie ją pierwszy raz w takiej sytuacji, bo ona trzyma w ręce coś metalowego. Co to jest? Jakaś rura? Jakiś kawałek? Ciężko wam powiedzieć co. I naparza jakiegoś gościa z jakiegoś powodu. Nie macie pojęcia czemu? Na tyle, że
pobijała go tak, że z jego twarzy za wiele nie zostało. Czyli radzi sobie. I wydziera się bardzo mocno. Nigdy nie dotykaj moich przyjaciół! I napierdala. Zastajecie Madison. Mm-hmm. Zdecydowanie, jakby to nie jest jej żywioł totalnie, nie? Nigdy byście jej nie widzieli w takiej sytuacji. To jest ten moment, w której tej dziewczynie się musiał włączyć jakiś taki instynkt ratunkowy, czy cokolwiek. Myślę, że to jest taki moment, że na chwilę się może wszyscy w czwórkę zatrzymaliśmy i... Okej. Okay. Ale Adam po chwili się otrząsa. W zasadzie trochę nie obchodzi, czy tu jest Madison, czy jej nie ma. Więc tak, gdzie jest Erika? I trochę jakby mija i wchodzi tam do tej łazienki. On na moment się zatrzymuje, jakby widzi was. No dziękuję za ratunek! Łaskawie zdołaliście przybyć. Ja idę do tej łazienki szukać Eriki. I myślę, że faktycznie w momencie, w którym chcesz te drzwi otworzyć, one są jakby, wiesz, ciężko idą, jakby coś, czymś były przystawione ewidentnie. Erika, jesteś tam? Słyszysz takie szuranie po ziemi? Tak jakby coś było przestawiane z dość... jakby słabym skutkiem, tak jakby ciężko jej było to przestawić. I faktycznie drzwi się otwierają. I widzisz ją troszeczkę zapłakaną, troszeczkę w nieładzie, ale żyje, ja ją, jest cała. Ja ją obejmuję bardzo mocno i chcę ją podnieść na duchu, żeby że jestem i jest bezpieczna teraz. Okej, okay, to właśnie robisz. Jest, ona się nie opiera, ona w tym momencie jest tak rozemocjonowana, tak jakby przerażona całą sytuacją, że absolutnie jakby to nie jest ten moment, w którym ona by miała pretensje o cokolwiek. Mhm. Może nawet też się cieszy, że cię widzi, nie? Jakby jesteś w jakiś sposób przyjazną twarzą dla niej. No, rycerzem na białym koniu przecież. Wiktor. Zadzwoń do Dwayna. Musi zejść na dół. Po Wiktorze było widać, jak się gapił na was, jak się przytulaliście, a jak się zwróciłeś do niego, jakby szybko starał się, żeby zdjąć tą kwaśną minę z twarzy. Kiwam głową i wybieram numer. Adam absolutnie nie zwrócił uwagi na to. Jakby nie jest gość, który widzi takie rzeczy. Mhm. Ale Erika może zauważyła. I jeszcze pytam w międzyczasie, jak wybieram numer. Madison, widziałaś Dwayna? Przy schodach? Ona, wiesz, próbuje się jakoś otrząsnąć. Ona jest w tym momencie uwalona krwią. No powiedzmy sobie, ona rozczłonkowała tego gościa z jakiegoś powodu. Gonili nas, więc jakby się rozdzieliliśmy, ale... szedł na górę, w sensie biegł na górę. Nie wiem. Po chuj na górę. Wybieram numer, dzwonię. Słyszysz dzwonek. W sensie ewidentnie jest w pobliżu ten telefon, no nie? Mhm. Gdzieś pomiędzy strzałami. Rozglądam się. Myślę, że nawet zauważasz, jak gdzieś tam Dwayne zbiega po... Kiedyś to były ruchome schody, w tym momencie one są wyłączone totalnie, nie? Więc jakby zbiega po tych schodach. Też zdecydowanie jakby zmęczony, oddycha głęboko, no nie? Rozgląda się szeroko rozpostartymi oczami. I Dwayne, to my. Pewnie tak, jak zaczynasz zwracać się na siebie uwagę, no to podbiega. I myślę, że jakby jak najbardziej jest szczęśliwy, że was widzi, nie? Jakby w grupie siła wbrew pozorom. Widzieliście, gdzie ten cały Richard pobiegł? Co ma do rzeczy w sumie teraz? No, właśnie sobie tak pomyślałem, że mamy jego samochód. Musimy się pospieszyć, zanim on odjedzie tym samochodem.
No tak, ale wszedł tam pierwszy i jakoś chyba nas nie minął w drodze powrotnej, więc... Dobra, chodźmy na zewnątrz najpierw. Ja czekam, żeby Erikę puścić przodem. Jak ona się zbliża, to jeszcze tak mówię, nic ci nie jest. Ona tak jakby ogląda sama po sobie, tak jakby... jakby chciała sama sprawdzić, czy jest cała, no nie? Ale w momencie, w którym jakby to robi, no to nic. Nie spodziewałam się. Ciągnę ją za rękę, żeby... Okej. Rozumiem, żeby ją odciągnąć tak od niego, to ją ciągniesz za rękę, zrozumiałam. Co to był za rzut? Jaki rzut? Na sprawność? A, to był poprzedni. Poprzedni. No. A tak mi coś zamrugało mi tam coś i myślałem, że rzuciłeś jeszcze raz. Nie. Żadnych nowych rzutów na razie nie było. Okay. Ruszajmy do auta. Mhm. Ja myślę, że w tym momencie, w którym gdzieś tam zdążyliście się złączyć, Dwayne jakby idzie w waszą stronę, żebyście wszyscy razem ruszali do auta. Cały czas padają strzały, ale w tym momencie on się zatrzymuje. Pogląda na was. Jakby tak... Widzicie, jak jego twarz robi się totalnie blada? I on spogląda w dół i widzicie tą czerwień na jego koszuli, jakby, która momentalnie się po niej rozlewa. On po prostu dostał kulkę. Gdzieś tak jakby właśnie w okolice. Właśnie teraz dostał kulkę, tak, czy w momencie, w którym jakby już do was szedł, nie? Może w jakiś sposób się rozluźnił i mniej zwraca uwagę na to, gdzie idzie? Mhm. I po prostu wiecie, on już idzie w waszą stronę, żeby się z wami przywitać, że udało wam się wzajemnie odnaleźć. I w tym momencie pada kolejny strzał. Jeden z wielu, który widocznie w niego trafia. Trafia na tyle, że ta czerwień rozlewa się po jego koszuli momentalnie, nie? Dostał gdzieś w brzuch. Adam, robi się blady. Ja reaguję natychmiastowo, czyli łapię tak Erikę, żeby pochyliła głowę. Pochylam swoją głowę własną też nisko i odciągam do najbliższej osłony jakiejś. I to samo krzyczę do innych. Głowy nisko i schowajcie się. Ja też do ściany staram się od razu zbliżyć czegokolwiek. A zaczynacie się chować za jakimiś meblami, czy cokolwiek, za czym można się schronić. Myślę, że koło Adama nawet leży jakiś mężczyzna z bronią. W sensie martwy mężczyzna, który trzymał broń, nie? Więc masz dostęp do broni, możesz ją wziąć. Absolutnie zabieram i daję gaśnicę Erice. Ona spogląda na ciebie, na tą gaśnicę. Wzrusza trochę ramionami, nie? Jakby... No, nie było nic lepszego. Nie komentuję tego. Po prostu jakby stara się znaleźć drogę jakiejś ucieczki. Na zewnątrz. Na zewnątrz i do samochodu. Czy Dwayne upadł na ziemię? No on po chwili upadł na ziemię, w momencie, w którym wiesz, jak się wykrwawiał, no to minęła chwila, w którym on nie był w stanie już na tych nogach ustać i upadł po prostu. Ja jestem cały czas za osłoną. Czy ktoś idzie w naszym kierunku? Staram się usłyszeć przede wszystkim. Wiesz co? Ten cały panujący rozgardiarz sprawia, że faktycznie jesteś w stanie zauważyć, że ludzie, którzy strzelali, oni mają bardzo podobny styl masek i stroi swoich do tych, których mijaliście wtedy, jak jechali tym autem w drugą stronę. Może to jakaś podobna grupa, czy cokolwiek. I faktycznie jeden z nich zbliża się w tym kierunku. Trzyma jakiś zwykły pistolet. I podejrzewam, że strzelił kilka razy, próbując ustrzelić kolejnych z was. Ale po prostu, skoro zareagowaliście szybko, schowaliście się, no to nie był w stanie tego zrobić.
Czy my jesteśmy tak w taki sposób ukryci, że możemy iść, przemieszczać się w stronę wyjścia, tak żeby dalej być gdzieś tam ukryci? Czy ktoś jakoś się gdzieś rozdzieliliśmy? Myślę, że po prostu kupą? Jesteście w miarę w pobliżu siebie, tylko jakby jedni są, tak jak był korytarz do tych łazienek, to jedni są po lewej stronie korytarza, drudzy po prawej, nie jesteście jakoś super daleko od siebie. Powiedziałabym, że ty z Eriką gdzieś tam jesteś po lewej, Wiktor i Madison mogą być po prawej. Okej. Okay. Bridget gdzieś tam też bardziej z tyłu, ale też po prawej. Ja pokazuję wszystkim, żeby szli w stronę wyjścia i idę jakby ostatni od tamtej strony i poglądam się za siebie. Jak chcesz nas puścić przodem, to ja robię taki gest, żebyś ty szedł przodem. Ja mam broń. Pokazuję dokładnie dlatego. Ci, co strzelają, są tam. W środku. Wszędzie. Dobra, idę przodem. Nie będę się kłócił teraz. Przodem? Starasz się być osłonięty? Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam strzały będą padać. Teraz powiedz mi, czy próbujesz strzelać też, żeby jakoś osłonić, czy... Ja w ogóle, jeśli widzę kogoś z bronią, kto jest w tej masce tak ubrany, to ja zaczynam strzelać pierwszy w ogóle. W sensie, jak widzę kogoś, kto stoi na naszej drodze, albo kto zwrócił na nas uwagę, to ja daję strzały pierwszy, nie? Nie waham się w ogóle. To zdecydowanie ten gość, który postrzelił Dwayna, będzie się kierował w waszą stronę i będzie próbował was strzelać, jakoś zwrócił na was uwagę w trakcie tego. Byliście grupą, więc może to dlatego. Na grupę większą się zwraca uwagę niż na jednostki. A więc jak najbardziej, będzie mógł być twoim celem. Mhm. Mam coś gdzieś rzucić? Czy... No fajnie, słuchaj, fajnie by było. Czyli po prostu go zabijam? Po prostu go nie zabijasz, to tak dobrze nie ma, nie? Ja wiem, że ty byś chciał go po prostu zabić, ale to niestety tak nie działa. Będziesz musiał rzucić. Dobra. Dobra, nie dbasz o swoje bezpieczeństwo, ale jesteś piekielnie groźny. Zadaję cięższe rany. Dobra. Widzimy sobie tą sprawność. Ile modyfikatorów dostanę? Powiedzmy zero. Plus 2, niech będzie. Możecie tak od razu zginąć, nie? Albo możemy. Możemy. Jest porażka. Tak powiedzmy, dobrze. Ja bym to chyba przerzucił stresem. Tak, za 2 punkty stresu możesz przerzucić, jak najbardziej. 2 punkty stresu i rzucam jeszcze raz to samo, tak? Tak. Częściowy sukces. Dobrze. Myślę, że jak najbardziej w tym wypadku zastrzeliłeś gościa, który gdzieś tam was chciał wybić, zwrócił na was uwagę. Niestety w tym wypadku też ty się nie obyłeś bez szwanku i myślę, że gdzieś tam dostałeś w jakieś ramię, gdzieś tam cię musnęła kula. Nie jest to rana, która jest, wiesz, jakaś śmiertelna. Nie wykrwawisz się teraz od razu. Ale zdecydowanie możesz sobie przyjąć ranę na poziomie pierwszym, że jesteś gdzieś tam zraniony. Ostrzelony, w nawiasie draśnięty. A co robią rany mechanicznie? Co się wtedy dzieje? Niech zgadnę, jest jeszcze trudniej zdać. Tak. Oczywiście, że tak. Wspaniale. Też tak myślę, też mnie to cieszy. W końcu przestanie być tak łatwo.
Ja myślę, że to wygląda tak, że ty strzelasz, ale chybiasz. Gościu się wkurza i strzela w twoim kierunku. Gdzieś tam kule świstają tak naprawdę bardzo blisko ciebie. W tym momencie gdzieś tam cię drasnęła jedna z kul. I w tym momencie taki wkurw już w ciebie wszedł, że kurczę, nie masz zamiaru tutaj zginąć. I po prostu wpakowałeś w niego kolejne jakieś naboje i gościu padł. Tak, to się bardzo ładnie składa. Bo ja go zabijam raczej, jak mi się wydaje. Nie wiem, jaką ranę bym mu zadał, ale moje rany ode mnie są o jeden poziom wyższe i rany trzeciego poziomu są od razu śmiertelne. Że to tak myślę, że tak jest, że go po prostu zabijasz, nie? Mhm. I w ten sposób, gdzieś tam osłaniając swoich towarzyszy, jakoś przedzieracie się do samochodu, w stronę samochodu. Czy jest w ogóle szansa, żeby Dwayna wyciągnąć? Ja bym krzyknął Możesz spróbować. Madison właśnie, żeby podbiec do niego, nawet nie patrzeć. No chyba, że ewidentnie nie żyje, to wtedy jakby to zostawimy go. Ale jeśli minimalnie chociaż oddycha, to ja bym właśnie krzyknął do Madison, żeby go chwyciła za nogi i za ręce i żebyśmy go tak ciągnęli. Rzuć mi. Czy to będzie sprawność? Na rozum, czy na pewno chcesz to zrobić? To nie jest rozsądne, ale... Kurde, no. Przyjechał z nami tutaj. Modyfikatory jakieś? Na to, że Madison mi pomaga? Madison ci pomaga. Może bardziej Bridget. Ona jest sportowcem. Madison była obok, więc tak założyłem, że do niej krzyknąłem, bo po prostu było bliżej. Spoko. Okay. Plus jeden. Okej. Okay. Częściowy sukces. Spoko. Coś się dzieje. Dobra. Myślę, że jak najbardziej. Dwayne gdzieś tam oddycha. No na pewno stracił na ten moment dość dużo krwi, ale jest jeszcze żywy i wyciągacie go, przyciągacie gdzieś tam za nogi, w miarę nisko i jak najbardziej udaje wam się go wynieść poza teren lotniska, żeby wynieść go przez te drzwi, z tym, że na pewno zwróciliście na siebie w tym momencie uwagę tych ludzi, którzy strzelają tych, którzy zdecydowanie tych w maskach, którzy zaatakowali, no nie? Mhm. Więc po prostu zwróciłeś na siebie uwagę i to jest ta część zła twojego częściowego sukcesu. Jasne. Ja jeśli ten gość, który do nas strzelał, był na tyle blisko, żeby tam w miarę szybko i w miarę bezpiecznie podbiec, to chciałbym zabrać drugą broń od niego. Jesteś w stanie to zrobić. W tym momencie, jak go postrzeliłeś gdzieś tam, możemy przyjąć, że zabrałeś tą broń. Dobra. Dotarliście do auta. Myślę, że w tym momencie widzicie Richarda, który ewidentnie swoją martwą żonę próbuje wcisnąć na fotel. Jakby ona jest totalnie biała jak ściana. Totalnie widać, że jest prawdopodobnie martwa, no bo jest cała we krwi, nie rusza się. Jest blada totalnie. Widać po prostu, że jest raczej martwa, nie? Będziemy chcieli zrobić mniej więcej to samo, więc... I on po prostu ją próbuje wciągnąć na ten fotel, nie? Na to siedzenie pasażera. Pamiętaj, Adam, że jest nas siódemka. To... No ja tam ciągnę Dwayna z Madison. Rodzinny SUV. No. Tak słyszałem wcześniej. No, rodzinny SUV. Taki siedmioosobowy? Myślę, że może być siedmioosobowy. To się zmieścimy. Ja pomagam wsadzić, podbiegam do Richarda i pomagam mu z tym ciałem. A twoje dziecko? Ono
Ja nie wiem, co się z nim... Nie wiem. On jest totalnie jakby zupełnie inny człowiek niż ten, który się z tobą kłócił, nie? Mhm. Ja... On... Nie ma. I totalnie jakby... Nie jest w stanie z tobą tak normalnie rozmawiać, nie? Dobra, wciskam go gdzieś do auta i do wszystkich, żeby wsiadali. Poprowadzę. Będziemy jechać. Poprowadzisz? Mhm. Już nie jesteś zbyt pijany? Po tym, co się stało? Zerknij coś na tego Dwayna. Jeszcze oddycha. Jakoś zatamować to trzeba. Ja myślę, że jak najbardziej wciągacie gdzieś tam go do tego auta. Mhm, ale jeszcze go próbujemy jakoś, może jakoś to opatrzyć, nie? No, żaden z nas mu nie wyjmie kuli albo ani nic sensownego nie zrobi, no ale myślę, że jakiś taki basic pierwszej pomocy mamy. Mhm. Ja wsiadam jak najszybciej. Wsiadamy. Dobra, i jadę. Okay. Odpalam silnik i rura, jak tylko wszyscy są w aucie. Mhm. To myślę, że w momencie, w którym odjeżdżacie z takim piskiem opon, to słyszycie tylko te strzały, które gdzieś tam po karuserii lecą, nie? Być może nawet kończycie z jedną szybą wybitą, ale stan żywych i martwych w aucie jest dalej ten sam. I postrzelonych, i niepostrzelonych. Więc ruszacie z piskiem opon, gdzie tak naprawdę? Póki co przed siebie, jak najdalej od lotniska, tam gdzie jest mniejszy ruch po prostu. Pamiętaj o blokadzie. Właśnie chciałam mówić, że prawdopodobnie w przeciwną stronę, z której jechaliście, bo jechaliście z miasta. Więc pewnie chcesz jechać w przeciwną stronę, nie? Tak, tak. Mija 20, 30 minut. Pewnie w momencie, w którym odjeżdżacie trochę bardziej na ubocze, gdzieś za lotnisko, zatrzymujecie się, żeby spróbować jakoś opatrzyć Dwayna, spróbować sprawdzić, co jest z tą kobietą, chociaż pewnie już podczas jazdy jesteście w stanie stwierdzić, że no z nią już nie będzie dobrze. Myślę, że w przypadku ran przejmuje stery trochę Bridget, która gdzieś tam może najwięcej wie na ten temat. Może gdzieś tam Erika jej też trochę pomaga, bo jednak jest tą mądrą z waszej ekipy. A nie jesteście lekarzami, więc nie jesteście w stanie stwierdzić, czy pacjent jest stabilny, ale zatrzymujecie krwawienie na tyle, że nie przelatuje za bardzo ta krew już przez tą ranę, gdzieś tam jest uciśnięta. Ja też się daję opatrzyć, założyć sobie jakiś bandaż. Tak, Erika zdecydowanie cię opatruje, tak było. Ja się gdzieś w tej wolnej chwili opieram o auto tymi zakrwawionymi rękami w krwi Dwayna, wyciągam papierosa z pogiętej paczki, odpalam i tak łypię na nich, jak Erika opatruje Adama. Adam dzielnie stoi z podciągniętą koszulą i daje się opatrywać. Wiesz co, ja widzę to tak, że podejrzewam, że te zapasy alkoholu, które gdzieś tam mieliście w tym aucie, one idą na to odkażanie ran i opatrywanie tych ran trochę, żeby tak doprowadzić to, co się stało, troszeczkę do porządku. Być może Madison próbuje gdzieś tam z Richardem pogadać, doprowadzić go do jakiegoś stanu, żeby wiedział, co się w ogóle dzieje, bo gościu jest naprawdę jakby to powiedzieć, na granicy. I tak mija w sumie włącznie z tym opatrywaniem jakaś godzina od tego, jak wyszliście z lotniska. Chyba pasuje jeszcze podczas postoju wysadzić trupa. Pytanie, czy Richard na to pozwoli? Ja go nie pytam, nie? Okej, to ja widzę to tak, że w momencie, w którym
decydujesz się, może nawet razem z Lukasem, wyjąć to ciało. On w pierwszym momencie, Richard w pierwszym momencie tak bardzo nie jest z tego zadowolony, ale nie ma tyle siły, by gdzieś tam z wami się kłócić. Ten jego początkowy taki waleczny dryk z tego wypadku tak naprawdę gdzieś uleciał. I myślę, że jeżeli będziecie chcieli wsiąść do auta i gdzieś jechać dalej, to on będzie chciał zostać przy tym ciele. Adam, musimy jechać. Jesteśmy przy samej drodze. Ktoś może się pojawić. Ja nie pójdę z nim gadać. Ja też. Ja go nie przekonam. Trzeba wysłać którąś z dziewczyn. Madison, może tak pojedzie z nami. Tak jak mówiłam, Madison już z nim gadała, nie? Mhm. Zostawmy go. Ja biorę tą broń, którą strzelałem, co podejrzewam, że sprawdzam po prostu, która ma mniej amunicji. I bez słowa podchodzę i zostawiam po prostu koło niego i odchodzę, żeby wsiąść do auta. Okej. Okay. Po chwili ruszacie i mija może 2-3 minuty. Dobrze zdążyliście odjechać, to jeszcze nie jest duża odległość. Kiedy słyszysz pojedynczy strzał z tamtego kierunku. I resztę jakby możecie sobie dopowiedzieć w głowie, co się stało. Ale na pewno w aucie przez kolejne kilka minut, może kilkanaście, panuje taka cisza, taka zaduma, taka ciężka, duszna atmosfera. Ja w tym milczeniu cały czas prowadzę i moim pomysłem jest to, żeby znaleźć jak najbardziej dostępne miejsce. Jeśli pojawi jakiś las, jakieś pustkowia, to po prostu skręcić z głównej drogi gdzieś mniej uczęszczone tereny. Okej, zaczynasz szukać takiego miejsca. Myślę, że gdy tak jedziecie, mija was taki kolorowy van. W sensie on jest dosłownie, on był prawdopodobnie biały albo jednokolorowy i ktoś po prostu sprayami popisał różne litery, wzorki takimi neonowymi sprayami, że one w tym momencie świecą w ciemności. I po prostu was mija. Nie zatrzymuje się w żaden sposób, nie próbuje w was wjechać. Przejeżdża, jadąc w stronę lotniska, także miasta. A wy wjeżdżacie w jakąś boczną drogę, żeby gdzieś tam się zaszyć. Myślę, że gdy to robicie, dziewczyny wyjmują jakieś przekąski i próbujecie jakoś przeczekać, po prostu. Myślę, że wszyscy jesteście dalej cali rozdygotani. I to jest ten moment, w którym bym wam dała po stresie. W związku z tym wszystkim, co się podziało. W sensie, że możemy odzyskać. W sensie, że możecie bo możemy odpocząć. Nie, nie możecie odpocząć. No to 4. Ja mam dopiero 1. Znaczy inaczej powiem. Jeżeli w trakcie tej inaczej, stres dostałeś w wyniku tego, co się działo. Jak teraz w trakcie, gdy macie chwilę wytchnienia, udowodnisz mi, że odpocząłeś, to spoko, zabierzemy ci stres. Nie muszę nic udowodnić. No dobra, to internet tym razem. Ale było cię słychać, jest okej. Tak, na sekundkę was sfryzowało. Jest git.
Myślę, że Erika w pewnym momencie zaczyna przełączać stację w radiu. I w sumie to nic jakby jej nie pasowało, nie? Włącza coś wolnego, przełącza na coś szybkiego, przełącza coś szybkiego na coś wolnego i włącza wiadomości, to w ogóle bardzo szybko przełącza. Bo w wiadomościach cały czas jest po prostu w kółko zapętlona informacja o tym, że jest 12 godzin czystki, nie? Pytanie, co robicie, jak próbujecie odreagować, kiedy macie chwilę wytchnienia? Ja w zasadzie nie wiem, co bym... chyba bym siedział z Madison, próbował uspokoić się razem z nią, trzymam ją za rękę. Myślę, że niewiele mówimy, bo niewiele. Madison, tylko Erikę, tak. To byłby plot twist, jakby to było. To byłby plot twist, tak, dokładnie. Z Eriką trzymam ją za rękę. Myślę, że też niewiele mówimy, bo co można powiedzieć? Kraj jest nienormalny. Podjęliśmy głupią decyzję, żeby tu wtedy przyjechać w tym okresie. Wszyscy żyjemy na szczęście. I czekamy. Wiktor? Jak ja zabijam czas? Tak. Ja myślę, że szukałem w bagażu czegoś, cokolwiek, żeby zająć ręce. Jeśli były to resztki alkoholu, to alkohol, jeśli nie, to jakieś jedzenie. Albo... Myślę, co jeszcze mogłem mieć. Jeśli macie jakiś pomysł, to śmiało sugerujcie. Ciężko powiedzieć. Myślę, że Lukasa zagadałem. Może on miał coś, może nie gitarę, ale może jakiś, cokolwiek, jakiś instrument mały. Gdzieś go tam szturchałem, żeby może spróbował coś zagrać. Ja widzę z jakiegoś powodu, że on wyciąga z kieszeni taką harmonijkę, nie? I na tym zaczyna grać. Jakąś taką smętną melodię, niczym jakąś taką wojenną nutę, nie? Czuję to. Adam po chwili jak gra ta muzyka, to jednak podejdzie do niego, do Lukasa. Patrzy prosto na niego, jak on gra na tej harmonijce. Poczeka, aż przestanie, żeby był słyszany. Ochujałeś? Ale... Daj mu spokój, to był mój pomysł. Obaj ochujęliście? Co ci chodzi? Jesteśmy tutaj i nie chcemy, żeby ktokolwiek nas widział, słyszał. Jesteśmy ponad kilometr od głównej drogi. A wiesz, gdzie jesteś dokładnie? Wiesz, jak daleko stąd są jakieś wsie, miasteczka albo inne świry? Nie widzę nikogo dookoła. I macham ręką w tą ciemność, gdzie praktycznie nic nie widać. Jeśli ktoś się zbliży, będzie go widać z daleka. A nas będzie słychać z jeszcze większego daleka. Masz paranoję. Się nie kłóćcie. Na razie żyjemy. To mówi Bridget, nie? Zobaczcie, mimo tego wszystkiego, co się odjebało, przeżyliśmy. To już jest powód, żeby świętować. Zobaczymy, co z Dwaynem jeszcze będzie. Więc nie mów hop. Nie z takich rzeczy się wylizywał. Śmiem zaprzeczyć. Musisz myśleć pozytywnie. Madison, weź tam swoją jakąś aurę wyczaruj czy coś. Co? Jaką znowu aurę? No nie wiem, ty się bawisz w te wszystkie horoskopy, to nam aurę wyczaruj.
czy jakąś tarczę, czy cokolwiek. To tak nie działa. No dobra. To chociaż powróż nam tarota, czy cokolwiek. Tarota. Mniej więcej tak ta rozmowa wygląda, nie? One też za sobą nie przepadają. W ogóle za Madison mało kto przepada, zacznijmy od tego. Dobra, kadabra, czary mary. Baby znowu oszalała. Ja staram się zobaczyć na zegarek, ile czasu minęło. No wiesz co, minęły 3 godziny od rozpoczęcia czystki. Niewiele. 9 godzin. Dam radę. Nikt nas tu nie znajdzie. Jesteśmy na zadupiu kompletnym. Gdzieś w lesie, w okolicy was, zaczynacie widzieć światła. Tak jakby ktoś przechadzał się z latarnią, chodnią. Ja patrzę na chłopaków. Na Lukasa i widać, że mina zszedła do auta. Jak się zbliżą, to spalimy auto i wynosimy się. Ale tak to... Jedno światełko, poczekamy. Drugie, piąte, dziesiąte, piętnaste. Jedziemy, wsiadamy, pakujemy się i jedziemy. Jedziecie dalej tą drogą, czy wycofujecie do głównej? Jedźmy do głównej i jedźmy dalej. Przy głównej większa szansa, że ktoś nas znajdzie. Nie, większa szansa, że ktoś nas znajdzie tutaj. Jak ruszymy dalej jakąś leśną drogą, to zaraz dojedziemy do jeziora i tyle z tego będzie. Nie, ruszaj. Nie, lepiej w tamtą stronę. Nie. Światła zbliżają się do was drastycznie. W tym momencie widzicie bandy ludzi. Jest ich dość sporo, którzy otaczają w mniejszych lub większych odstępach, bo tak naprawdę nie podchodzą typowo do auta, tylko tam 10-20 kroków od auta, którzy otaczają samochód. Każdy z nich trzyma światło. Albo są to latarnie, albo pochodnie. Zawsze jest to jakiś żywy ogień. Czyli albo jakaś latarnia z ogniem w środku, albo pochodnia. Tylko to, co jest najdziwniejsze w tych ludziach, to że każdy z nich ma na sobie takie ala zwierzęce maski. Takie jakby sztuczne zwierzęce maski. Takie jakby wypchane, jakby sztuczna, jakby sztuczny królik po prostu. Taki ala ludzki na przykład. I tak dalej. Jedź. Ja odpaliłem silnik, wrzucam reflektory i wsteczny do dechy, żeby wykręcić na tą drogę i później pełny gaz będę chciał. Powoli zostajecie otoczeni, więc bym potrzebował od ciebie rzutu, jak ci to wymijanie wyjdzie. Jasne. Mam rozumieć, że masz to gdzieś, czy kogoś potrącisz, czy nie? Jak najbardziej. No i chciałam dopowiedzieć, że oni mają na sobie tylko te maski, nie? Tylko. Mhm. Tym bardziej jedź. Zdecydowanie. Ja mam ruch rajdowiec. Masz ruch rajdowiec, zgadza się. Więc myślę, że to dobry moment, żeby z niego skorzystać. Oczywiście, że tak. I to będzie po prostu sprawność. Chyba nie mam bonusów innych. Nie. Bez modyfikatorów żadnych? A, minus 5. Minus. Nie, aż tak źle nie. Dobra, niech ma plus 2. Niech ci będzie. Wow, dobra. Wymijasz ludzi. Dwie dziesiątki. Tak, jakby właśnie w tym momencie, mimo że wyborze miał dość wysoki próg zdawalności, no to walnął dwa najgorsze wyniki, dwie dziesiątki, zaznacza aferę i porażkę.
Weź to przerzuć. Możesz. Ej, no, będę chciał jak najbardziej przerzucić za 2 punkty stresu, tak? Mhm. To tak robię. Ten modyfikator też plus 2? No, to czas. Sytuacja się jasne. Nie zmienia. Częściowy sukces. Zawsze lepiej niż brak sukcesu. I niż afera. Co tam i z tego co widzę, tu mam przy częściowym sukcesie wybieram jedną z możliwości. Albo będzie to kolizja i odniosę ranę, albo podnoszę stres o 1. To na pewno podniosę stres. Dobrze. To... No ja będę chciał się przebić, nawet rozjeżdżając któregoś z nich. Po prostu gaz do dechy i do... tak jak mi się auto obróciło. Ja nawet myślę, że nie myślałem w którym kierunku. Albo w główną, a do głównej drogi, albo w przeciwną. Okej, okay, to powiedzmy, że parzysta to jest główna droga, nie parzysta przeciwna. Mhm. Czyli jedziecie do głównej drogi, parzysta. No. Dobra. Obraca się auto. W tym momencie ty przebijasz się pomiędzy tych ludzi. Jeżeli kogoś potrącasz, to masz to gdzieś, bo wy w tym momencie uciekacie. To, co się dzieje, to nie jest w ogóle ani trochę normalne. I gaz do dechy, jedziesz w stronę głównej drogi i przede wszystkim największym problemem, jaki spotykasz, próbując wjechać na główną drogę, to to, że przy samym wjeździe na główną drogę, pomiędzy jakby na samym środku jezdni, stoi po prostu auto. To auto, które was mijało godzinę temu, czy nawet więcej, stoi po prostu w poprzek przy wyjeździe na główną drogę, że jakby nie możesz wyjechać na drogę. Znaczy, możesz, ale nie wiem, musiałbyś albo się przecisnąć, albo staranować to auto trochę. Czy są jakieś rowy po bokach, że nie mogę tak wyminąć go jakoś? Znaczy, nawet jest jakimś las, polem? Więc na dobrą sprawę możesz, tylko wiesz, otrzesz się gdzieś tam o drzewo, o auto. Nie ma tyle miejsca, tak żebyś próbował. Się zmieścił pomiędzy, nie? Więc jakby się trochę odetrzesz? Otrzesz? Otrzesz? Tak. Otrę. No. Tak, próbuję jakoś tam wcisnąć między drzewo, a to auto po prostu bokiem, żeby wyjechać na tą główną drogę. No i też automatycznie zerkam, czy ktoś w tym aucie siedzi. To jest możliwe. Wiesz co, czy wydaje mi się, światełko. Z tego co widzisz, to auto jest puste. Z tego co jesteś w stanie zauważyć przez tą krótką chwilę. A gdzieś tam ocierasz się trochę o drzewo pierwsze gdzieś tam z boku, ocierasz się trochę o to auto i wyjeżdżasz po prostu na tą drogę, lekko wami zarzuca. Myślę, że nawet w ramach tego już tego rzutu, który rzuciłeś, jesteśmy w stanie stwierdzić, że na tą drogę wyjeżdżasz. To jedziemy dalej. Co taksówkarz, to taksówkarz. No ja myślę, że ja nie wiem, w jakiej on taksówkarskiej firmie pracował, ale jakaś wyjątkowo dziwna musiała być. Nie, żebym narzekała. Jedźmy stąd. Nie mamy za dużo paliwa. Proponuję zahaczyć jakąś stację. Jedziecie znowu. Trochę też... Właśnie pytanie. Czy jak dojechałeś do tej głównej, chciałeś jechać dalej główną, czy w stronę lotniska? Nie, z dala od lotniska. Z dala od lotniska. Dobra. To ruszacie dalej drogą. Mimo jakichś takich nierówności na tej drodze, gdzieś tam, wiadomo, jakieś dziury i tak dalej, wyjeżdżacie mocno z miasta, to nie ma tam aż tylu dziwnych przypadków, jak dotychczas spotkaliście. Paliwa macie niewiele, więc staracie się w miarę jak najszybciej dotrzeć do jakiejś stacji i faktycznie gdzieś po niecałej godzinie jazdy, kiedy zapala się lampka z rezerwą paliwa, faktycznie widać, że za 5 kilometrów jest jasna stacja. Adam, plan jest taki. Podjeżdżamy,
Ktoś tankuje z nas jak najszybciej i odjeżdżamy. Zero interakcji. Ja posłaniam. Mam broń. Lukas, w takim razie ty zatankujesz auto. Ja będę siedział za kierownicą, żeby można było wskoczyć od razu i odjechać. Rozglądajcie się wszędzie dookoła, ze środka. Dojeżdżacie do zjazdu. Światła stacji benzynowej trochę jakby wyróżniają ją na tle jakiejś ciemności okolicy. Bo jednak wyjechaliście na trochę mniej zamieszkałe tereny, tutaj domy pojawiają się dużo rzadziej. Zdecydowanie na tej stacji nie jest spokojnie, ale nie w taki sposób spokojnie, jak wam się wydawało, że mogłoby być. To nie jest burda, podczas której wszyscy do siebie strzelają. To wygląda bardziej jak wielka impreza na stacji benzynowej. Są światła, są przebrani na kolorowo ludzie w najróżniejszych maskach. Tutaj nie ma jakichś konkretnych, że wszyscy są w tym samym stylu ubrani. Nie. Najróżniejsze maski, stacja benzynowa, jakieś jedzenie, impreza, tańczą, balują, muzyka na maksa. Oczywiście stoją jakieś samochody, widać jak ludzi bronią, ale nie widać, żeby się ktoś strzelał. Czy jak my się zbliżamy, to oni zwracają jakoś na nas uwagę, czy... Na pewno czujecie się obserwowani, im bliżej jakby jesteście, jeżeli wjeżdżacie na stację, to już totalnie, ale to nie tak, że zaczynają do was strzelać. Ja bardzo jakby zwalniam i powoli chcę się tam wtoczyć na tą stację. Na pewno jesteście obserwowani przez baczne jakby spojrzenia jakichś ludzi. Szybko jesteście w stanie stwierdzić, że to może być teren jakiejś grupy totalnie jakby, która z jakiegoś powodu się tutaj spotyka, ale nikt was nie atakuje w żaden sposób, więc jakby widzicie tych tańczących ludzi, gdzieś tam panie, które gdzieś tam do was machają. Może panów też, nie wnikam. Mówię, tutaj królują kolorowe przebrania, piórka, dyskoteka, wielka impreza. Trochę jakbyście momentalnie przeszli do innego świata, nie? Może tu zostaniemy, wydaje się bezpiecznie. Zatankujmy tak czy siak. O ile nie będą mieli nic przeciwko. Spróbuj podjechać do... Podjeżdżam do dystrybutora. Wiesz do czego? No właśnie, dystrybutor. Tak. No, w momencie, w którym podjeżdżacie, jakby ludzie rozchodzą się, jakby to nie jest tak, że wiesz, gdzieś tam zagradzają wam drogę czy cokolwiek. Wiesz, jak tańczyli, no to się przesuwają. Niektórzy widać, że są pod wpływem jednych czy innych środków, to trwa to trochę dłużej, zanim zajarzą, że ktoś świeci na nich światłami auta. Podjeżdżacie do dystrybutora. Lukas. Ja też ja wysiadam. Wysiadacie? Ja oczekuję, że Lukas też wysiądzie. Lukas też wysiada, jak najbardziej. Jeżeli wskazaliście, że ma wysiąść, to jak najbardziej wysiada. Nie jest z tego powodu jakoś super szczęśliwy, ale wysiada. Widzicie teraz, w momencie, w którym jakby w ten tłum tak naprawdę się trochę wbiliście, jesteście w jego centrum trochę, to wciąż nie jest taki tłum, jak był na tej waszej imprezie poprzedniej. Jakby tu jest dużo ludzi, ale nie tak zbitych w kłąb, jak pod tę sceną wtedy. A widzicie, że pomiędzy tymi ludźmi faktycznie są ludzie z bronią, którzy gdzieś tam tak jakby obserwują wszystko, jakby pilnowali, ale większość ludzi broni nie ma. A przynajmniej jej nie widać. Może spróbuję jakoś złapać jakiś kontakt wzrokowy z którymś z tych ludzi z bronią, co wygląda na nie bawiącego się, nie używającego, tylko na pilnującego. Wiesz co? Być może zauważysz kogoś bez maski? Może to cię zwróci twoją uwagę?
Jeśli jest, to najlepiej jakąś kobietę. Okej, okay, dobra, faktycznie może znajdziesz taką jakąś babkę, która faktycznie bez maski zwraca uwagę, że wydaje się taka jakaś mniej jakby zaangażowana w tą czystkę, nie? Faktycznie trzyma broń, ale pilnuje tego, co się dzieje, ale nie strzela. Nie. Daj jakiś znak, że chciałbym porozmawiać, może by podeszła. Ona kiwa do jakiegoś innego strażnika, po czym podchodzi w twoją stronę, mierzy cię wzrokiem. Jakiś problem? Przepraszam, bo my nie tutejsi, a dziś jesteśmy tutaj przez przypadek. To można się tutaj zatrzymać? Jest tu w miarę bezpiecznie? Bezpiecznie podczas czystki. Jest normalnie. Mhm. Nie strzelamy do siebie. Jeśli o to ci chodzi. Dokładnie o to mi chodzi. Ale strzelacie do tych, którzy chcą strzelać, prawda? Strzelamy do tych, którzy chcą nas zabić. Bo nie dajemy się zabić, po prostu. Adam. Marlen. Wyciągam rękę. Ona chyba... jakby kiwa głową, ale nie podaje ci ręki. Mhm. Chyba z wami zostaniemy, ale wydaje mi się, że będziemy musieli się jakoś spróbować bardziej wpasować w tłum. Można tu gdzieś wyczarować taką maskę? Pewnie jakieś są w środku. Dziękuję. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Jeśli możemy tu zostać, to chętnie zostaniemy w większej grupie. Chyba jest bezpieczniej w ten sposób. Ona tylko przytakuje głową. Jakby nie dyskutuje, nie ma nic do tego, żebyście zostali, także... Okej. Okay. Jak zatankujemy, jak wsiądziemy do środka, to, no to powiem mniej więcej, jak wygląda sytuacja, nie? Jesteście pewni, że tu jest bezpiecznie? Odzywa się Bridget, taka trochę niepewna, spogląda na Dwayna, tak wiesz, zaniepokojona. Chyba bardziej niż w lesie. Na pewno jest dziwnie, ale oni do nas nie strzelają, a mają broń, więc jak ktoś będzie strzelał do nas, to będzie strzelał też do tych innych, którzy mają broń, więc jest szansa, że ci, co mają broń, będą się bronić. Wiesz, o co chodzi? Ja jestem przekonany. Zgadzam się z tobą. Wiktor, chodź ze mną. I wysiadam znowu. Nie no, chodźmy wszyscy. Nie rozdzielajmy się. Dwayna chyba zostawimy. Chcemy go zabrać też. No to może jednak się rozdzielimy. Z nim zostanę? Odzywa się Madison? No przecież... No dobra, to zostawmy ją z Dwaynem. Nie, jaki wam głową. Ja uśmiecham się zadowolony troszeczkę. W tym momencie, w którym wysiadacie, odzywa się Erika, która jest taka dalej trochę niepewna tego, czy ci ludzie są dla was jakimś tam bezpiecznym punktem i w sumie połowa za nami, no nie? Tak. Będzie już 6 godzin? Prawie. Trzeba robić, co się da, żeby nie zacząć spać. Jak zaśniemy, to mogą być dopiero jaja. Nie wiem, czy ty serio jesteś w stanie zasnąć w takiej sytuacji? Nie spaliśmy całą noc. Przez ostatnie dni imprezowaliśmy.
Nikt ci nie kazał mnie prawie spać. Prawie non-stop. Chodźmy. Może mają jakąś kawę na tej stacji. Ja idę przodem, idę tam do środka. Tam jeszcze tak się uprzejmie kiwnę głową do ludzi naokoło. Ale próbuję zacząć się jakoś uśmiechać właśnie, żeby się jakoś wtopić w otoczenie. I prowadzę do środka, żeby znaleźć dla nas też jakieś maski, żebyśmy się tak nie wyróżniali. Ja idę za Adamem. To i nie tak, że wszyscy mają maski. Większość faktycznie ma jakieś maski, nie. Ale to nie jest tak, że każdy jeden, nie? Tamta babka, do której zagadałeś, też akurat maski nie miała. Mhm. Więc to nie jest tak, że każdy ma. Te maski przede wszystkim odgrywają taką rolę trochę tego, że ludzie czują się bezpiecznie, jeżeli mają popełnić jakieś przestępstwo i tą maskę mają na twarzy, jakby to było dla nich zabezpieczenie, że i tak nie zostaną, że na pewno nie zostaną karani z tego powodu, nie? Więc w tym wypadku tutaj nie wszyscy mają te maski. To, co widzicie w momencie, w którym... Nie, chciałem tylko dodać, że ale po nas na pewno widać, że nie czujemy się normalnie, nie jesteśmy stąd, jesteśmy nie tutejsi. Wiem, że różni ludzie mogą przechodzić przez różne rzeczy, ale my nie wiemy w ogóle, co tu się dzieje kompletnie. Nie wiemy, gdzie możemy pojechać, nie wiemy, co się dzieje na takich stacjach w tym czasie. Więc myślę, że ukrycie naszych twarzy może być na plus. To, co widzicie w momencie, w którym wchodzicie na tą stację, to przede wszystkim kolesia, który w miejscu, w którym kiedyś była lada, teraz ta lada jest jakby odsunięta, ułożył sobie tron z papieru toaletowego. To jest bardzo poważna rzecz. Tron z papieru toaletowego, na którym on siedzi. Oczywiście trzyma jakąś broń, a na kolanie ma jakąś kobietę. Spogląda na was. O, jak miło. Nowi poddani do mojego królestwa. Bawcie się. Ja się kłaniam. Nie umiem się dworsko ukłonić na pewno, więc jakoś tak. Tak jak umiem. O, wspaniale, jakie maniery. Macie może kawę? On wskazuje jakby głową na automat. Sobie idę do automatu, sobie odpalam kawkę. Czego dusza zapragnie? Idealne królestwo. Chociaż raz w roku mogę być sobą. Chętnie zostaniemy z królem. Tak się uśmiecham. I wdzięczni jesteśmy za tak uprzejme przyjęcie. I że w tak znamienitej towarzystwie noc dzisiejszą spędzić możemy. Mam takich poddanych, doceniam. Szczególnie, że nie tutejsi, to wyjątkowi poddani, bo to na pewno jakieś mądrości z oceanu niesiecie. A to on wskazuje na Adama. Jak ty wskazujesz na mnie, to ja pokazuję jeszcze dalej na Lukasa. A Lukas wskazuje na Bridget i wiesz, takie koło, nie? Mhm. No ja się upewniam, że wszyscy są. Będę chciał gdzieś sobie usiąść po prostu. Myślę, że faktycznie jestem zmęczony po tych wszystkich wydarzeniach. Z kawką sobie skończyć pić. Jak robimy tą kawę, to ja podchodzę do ciebie. Mam pomysł. I ja idę do tego gościa na tym tronie. No. Nie. Królu? Czy może na dworze twoim medyk jakiś się znajduje? Zobaczę, jak się załatwić. I
spogląda na tą laskę, klepie ją w tyłek i ona odchodzi. A on dalej siedzi, nie? Jakby. Mhm. To ewidentnie on po prostu ją wysłał, żeby to zrobiła. I nie wiem, chwila. Co tu się dzieje, ale... W międzyczasie Bridget zaczyna... jakby zebrała jakieś bandaże czy cokolwiek, pewnie znalazła coś na tej stacji, jakieś wypełnienia apteczki. I w tym momencie ta dziewczyna, którą wcześniej on jakby klepnął w tyłek, po prostu przychodzi i przyprowadza jakiegoś kolesia, który wygląda tak, jakby dosłownie był smurfem. W sensie wylał ktoś na niej, tak jakby ma całą skórę pomalowaną niebieską farbą, nie? A ciuchy ma w miarę normalne. Dziewczyny lecą na niebieski, nie patrzcie tak na mnie. Musisz się nauczyć boksować. Ale czemu? Niebieskie wystarcza. I widzisz, Adam, po co ci ta cała kariera sportowa? Chcesz, jak się pomalujesz na niebiesko. Trzeba było się pomalować na niebiesko. Ale to nie czas na żarty. Nasz przyjaciel potrzebuje pomocy. Jestem tu dla usług króla, a król powiedział, że mam przejść, więc idę. Ja wskazuję mu drogę do samochodu. A w tym czasie ta dziewczyna siada tak, jak siedziała na kolano tego króla, nie? Tak jakby to było jej stałe miejsce. Jakby... Nie zamierzam się z tym kłócić, nie? A ty prowadzi. Myślę, że Bridget idzie z tą apteczką przy okazji. Victor... Ja, jeśli tam są półki normalnie jak na stacji, to sobie zgarniam jakieś chipsy czy coś, sobie robię taki kącik gdzieś na ziemi, otwieram to, biorę sobie tą kawkę, kiwam na Erikę, żeby się dosiadła i... Ej, tak się dzieje w takim razie. I sobie zajadamy chipsy. Dobrze, zajedzecie chipsy, popijacie kawką. Brzmi jak świetny posiłek. Gotowe kanapki na stacji też pewnie są. A chipsy lepsze. Chipsy, okej. Alkohol, pusty żołądek, jeszcze na to chipsy, brzmi świetnie. Ale świeczki lepiej nie zapalaj. Do tego romantycznego jedzenia chipsów. Tak kręcę głową, jakby mi zabrakło słów. I zerkam tak kątem na Erikę. Erika wpierdala chipsy, jakby to były ostatnie chipsy, jakie mam w życiu zjeść. Ewidentnie. Tymczasem w aucie Madison cały czas jakby pilnowała Dwayna. I co? Jest bezpiecznie? Widzi tego gościa niebieskiego, takiego mierzy od stóp do głów. A temu co się stało? Dziewczyny lecą na niebieski. Ona tak na niego patrzy. Nie. Co z nim? Po co mi przyprowadziłeś tego smurfa? Jesteś lekarzem, prawda? Mówię do tego niebieskiego. Najlepszy w mieście. On jest lekarzem? Ale takim prawdziwym. Podobno. A czemu miałbym być nieprawdziwym lekarzem? Nie, to, że jesteś prawdziwy, to wiemy, ale czy lekarzem? No tak. Co mam ci się wylegitymować? Czy mam ci się wylegitymować, czy jak? Jak pomówisz naszemu koledze... Nie macie tam. Po prostu. Nie macie tam, oni są przy aucie. Pomogę. Bierze tą apteczkę od tej Bridget i zaczyna tam majstrować przy tej ranie. Ja mu staram się patrzeć na ręce, czy on nie robi czegoś dziwnego. Poza faktem, że najpierw musiał wylać połowę z butelki wody, żeby umyć ręce, żeby nie były niebieskie, to jest dobrze. Aha.
Czyli zachowuje się, jakby faktycznie wiedział, co robi, a nie udaje, że jest lekarzem. Tak. Raczej wie, co robi. Dobra, to nie strzelam mu w głowę. I myślę, że tak. Mija kolejne kilka godzin i kiedy już praktycznie czystka się kończy i praktycznie macie już tą ulgę w głowie, że zostało mniej niż godzina, na stację wjeżdża kilka aut, w których wysiadają ludzie z bronią. Nie wiem, czy to obserwujecie, czy gdzieś z rogu, czy będziecie w centrum akcji. W razie czego mi przerwijcie w trakcie opisu. Ale myślę, że zaczynają strzelać, więc wywiązuje się duża strzelnina pomiędzy tymi, którzy bronili tej stacji, a tymi, którzy z jakiegoś powodu tutaj postanowili wtargnąć. Są to ludzie w takich charakterystycznych furgonetkach popisanych sprayami. Strzelnina trwa dłuższą chwilę. Podejrzewam, że większość waszej grupy stara się gdzieś tam schować. Tylko to, co najbardziej w was uderza, to, że w momencie, w którym nagle wybrzmiewa dźwięk syreny informującej, że czystka się zakończyła, te strzały momentalnie milkną. Tak jakby ci ludzie nie próbowali chwilę temu się po prostu pozabijać. Tak jakby ta strzelanina, która miała miejsce, nie miała zupełnie żadnego znaczenia. I ludzie tak jakby ta syrena totalnie ich zaczarowała, po prostu nagle zaczynają się rozchodzić, zaczynają wsiadać do aut. Tak jakby po dźwięku syreny wszystko wróciło do jakiejś dziwnej normalności. Tylko czy tak faktycznie jest? Czy to, co się stało, może być zapomniane po jakiejś dziwnym sygnale dźwiękowym? I myślę, że tym motywem po prostu zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dzięki.